Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty. Witam bardzo serdecznie. Kolejny Hyde Park, ale tym razem bardzo nietypowy. Takiego jeszcze nie było. Tematem dzisiejszego Hyde Parku będzie szeroko pojęta dezinformacja. A to dlatego, że kanał sportowy od jakiegoś czasu współpracuje w tej sprawie z NASK-iem, a więc taką instytucją w Polsce odpowiedzialną za walkę z dezinformacją. I dzisiaj moim gościem jest dyrektor z NASK-u. Nie z NASA, jak ma napisane na koszulce, tylko NASK. Pierwsze trzy litery się zgadzają. Chciałem zmylić tutaj z dezinformacją. Mateusz Mrozek, dyrektor NASK-u. Mówi, że ta twoja funkcja jest bardzo, bardzo długa, ale może się wypowiedzieć, jak mamy dużo czasu. Nie ma sprawy. Jestem dyrektorem pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni w NASK. Więc faktycznie długo, ale dyrektorem NASK nie jestem. Nim jest Wojciech Pawlak, zresztą bardzo sprawny menadżer. Rozumiem. Ale czegoś tam dyrektorem jest. Czegoś tam tak. Walki z cyberzłem. Mówiąc szczerze, to bardziej chronię przed tym, żeby to cyberzło się nie przedostawało do naszego działania tak naprawdę. My chronimy w naszym pionie wszystkich użytkowników internetu, tak odpocząwszy od dzieci, przez ich rodziców, jak i po prostu zwykłych userów, żeby czy to w kwestii dezinformacji, czy cyberzagrożeń, czy w ogóle jakichś badań nad tymi zjawiskami, można było się po prostu chronić na bazie tej naszej pracy. Jak definiujesz dezinformację jako taką? No bo mam nadzieję, że nie będziemy teraz mówić, że taki polityk to dezinformuje, a taki to tylko informuje. Nie, znaczy to jest w ogóle, po wszystkich stronach politycznego sporu możemy znaleźć takich, którzy się wpisują w pewne narracje, które widzimy z zagranicy, co jest smutnym generalnie, smutną konstatacją, ale my nie staramy się w NASK-u w ogóle polować na czarownicę, staramy się przede wszystkim chronić ludzi, a to tak naprawdę nie zależy od tego, kto mówi, tylko co mówi, jaki to daje efekt, bo żeby nie popaść w jakieś formułki, które są całkowicie niestrawne, to dla nas dezinformacja w naszej pracy to są takie naboje, gdzie to jest broń, gdzie nabojami są emocje, które wycelowujemy w nasze głowy lub serca. Ci z drugiej strony tak próbują tutaj ten temat zaadresować, więc dla nas to tak naprawdę jest uchronienie tych naszych głów i serc, żeby nie były gotowe na przyjęcie tej emocji. To jak się chronić przed dezinformacją i na ile jest to tak naprawdę istotne? Bo ja rozumiem, że ta dezinformacja może być naprawdę mocna i taka niebezpieczna, a może to być masa takich bzdurek, które gdzieś tam możemy wpuścić jednym uchem, a drugim wypuścić. I to jest trochę tak jak ze zdrowym żywieniem. Powinniśmy się jednak skupiać nad tym, co my jesteśmy w stanie w tym kluczowym momencie dla nas ochronić, bo my w dobie, kiedy jesteśmy oblani tak naprawdę tymi informacjami, gdzie możemy konsumować informacje nawet za pomocą lodówki, jesteśmy wyżej internetu rzeczy, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie uchronić się w 100% przed tą dezinformacją, ale powinniśmy budować ten moment, w którym będzie coś ważnego się działo w naszym życiu, żeby się nie dać wtedy tej emocji. I tak naprawdę, jeżeli oczekujesz ode mnie informacji o tym, jak bardzo tutaj procentowo jesteśmy narażeni, albo jakie fantastyczne techniki, lub ile pieniędzy trzeba wpompować w to, żeby ludzie byli bezpieczni, to cię rozczaruje, bo odpowiedź jest dużo prostsza. My musimy zacząć myśleć, jak konsumujemy treść. I tak naprawdę ten banał, to tak naprawdę powinien się zacząć od nas, rodziców, ja też jestem rodzicem, powinien się zacząć od szkoły, powinien tak naprawdę budzić dobre wzorce, żeby one zadziałały w tym kluczowym momencie, jak 24 lutego na przykład, bo ja jestem mega zbudowany tym, jak Polacy zareagowali na wybuch wojny między Rosją a Ukrainą, tej gorącej, która się tam toczyła gdzieś w internecie również trochę wcześniej. I myśmy zdali egzamin, tylko tak samo zdaliśmy go przy okazji COVID-u i szczepionek. Kluczowy moment jest teraz, tak naprawdę. Dzisiaj rano w poranku też od was był przedstawiciel, rozmawialiśmy z nim o sklepach internetowych fejkowych, które po prostu na potęgę okradają Polaków. To też jest dezinformacja innego rodzaju. Dezinformacja mająca na celu wyłudzenie pieniędzy. Jak rozumiem, waszym celem dzisiaj jako instytucji jest trochę przypomnieć ludziom, że powinni być nieufni. Dokładnie tak, dokładnie tak. W pierwszej kolejności w momencie, kiedy nas coś albo nadmiernie cieszy, albo nas nadmiernie smuci, jeżeli to wywołuje jakąś skrajną emocję, to wtedy u nas ta żółta lampka alarmowa się powinna odpalić. Prawda jest taka, że gdybyśmy tych wszystkich
teoretycznych możliwości, jakie mamy do weryfikacji treści, tak jak dzisiaj z Filipem rozmawialiście z rana, ile trzeba kroków przejść, żeby każdy ten sklep zweryfikować, no to można zwariować. To tak samo jest właśnie z dezinformacją. Po co mam weryfikować przez 20 czy 30 minut lead, który jestem w stanie przeczytać w 7 sekund, czy w 10? Mhm. To w ogóle nie ma sensu. Ale jeżeli jest już ten call to action, jest ten bodziec, że a ja bym coś zrobił, to wtedy warto się zatrzymać i zastanowić, bo jeżeli nam się oferta wydaje zbyt ciekawa, albo zbyt nas ona denerwuje, w tym wypadku, jeżeli mówimy o dezinformacji, to wtedy warto się faktycznie zastanowić i wziąć 3 głębokie oddechy i zastanowić się, kto mi coś chciał przekazać, jakie on miał w ogóle w tym intencje. I to dotyczy tak jak butów Gucci za 30 zł, co wydaje się przecież od razu na pierwszy rzut oka kiepskim żartem. Takie promocje nie funkcjonują, są zbyt dobre. Ale z drugiej strony, jak widzimy też, że coś nas bardzo cieszy, że na przykład, nie wiem, nasze społeczeństwo jest takie, że jeżeli Rosjanie dostają łupnia, no to my się cieszymy, że Rosjanie dostają na froncie ukraińskim łupnia. A to często też bywa niestety pole do jakiejś manipulacji z którejś strony. Potem się rodzą wyspy węży. Czyli mamy informację o tym, że jest tam Idina i wszyscy się tym przez 2 czy 3 dni niesamowicie egzaltują, że to jest taka fajna informacja, jak to ten człowiek trafił na znaczki, ten żołnierz i tak dalej, a potem się okazuje, że tego żołnierza tam wcale nie było, bo oni zostali zwróceni potem w ramach wymiany, więc nie wszyscy zginęli. I tak samo też było chociażby w Polsce. No, ja się uczyłem wiersza, ty pewnie też go czytałeś, o żołnierzach z Westerplatte, którzy wszyscy czwórkami do nieba szli. No i no, tak to wygląda niestety, tak? W sensie każdy kraj ma jakiś interes, my powinniśmy się właśnie nauczyć w tym, żeby ten interes rozpoznawać, czy to jest... W sumie nie wiem, nie szli? No nie. Nie? Wszyscy nie zginęli. A o to ci chodzi. Tak. A w tym wieczu nie było chyba, że wszyscy. No wszyscy czwórkami tak? Do nieba szli. Okay. Autor w takiej właśnie żył w takim przeświadczeniu, że taka była propaganda też wojenna, że oni tam niestety wszyscy oddali życie na Westerplatte. No dobrze, podajmy jakiś przykład najbardziej spektakularnej dezinformacji w 2023 roku. W 2023, no to ostatnia taka rzecz to są te helikoptery nieszczęsne, bo to tak sobie wzmaga. I w roku wyborczym to będzie bardzo ważny temat, czyli bezpieczeństwo. I my dzisiaj tak naprawdę na świeżo możemy powiedzieć tylko tyle, że po drugiej stronie jest szeroko rozpisany plan na to, żeby Polacy w jakiś sposób nie czuli się bezpiecznie idąc do urn. To może być wykorzystane chociażby po to, żeby powiedzieć tego październikowego czy listopadowego dnia, bo jeszcze nie wiemy, kiedy są wybory, będą w Polsce się odbywały, żeby na przykład, nie wiem... spróbować wywrzeć presję na rządzących, żeby te wybory przełożyli. Można sobie doskonale wyobrazić, że dostaniemy informację o tym, że żołnierze grupy Wagnera przemieszczają się z punktu A do punktu B w pobliżu granicy, albo znowu nastąpi przez całkowity oczywiście przypadek. No dobrze, ale to na czym polegała dezinformacja z helikopterami? Na tym, że dziś my dyskutujemy o tym, czy Polska jest bezpieczna, zamiast w jakiś sposób zaufać organom rządowym czy organom do tego odpowiedzialnym, Straży Granicznej, żeby zaufać, że Polska jest bezpieczna, albo przynajmniej umieć w odpowiedni sposób o tym dyskutować, bo dziś druga strona jest obliczona na polaryzowanie tej sprawy. Tak naprawdę podważanie wiarygodności tych rządowych źródeł w tym wypadku, albo tych wiarygodnych źródeł. Tak samo było przy okazji rakiet w przewodowie. I wtedy na przykład nasi politycy, mówię ogólnie, zachowali się bardzo odpowiedzialnie. Z jednej i z drugiej strony... Politycy i rząd też dezinformują. Bycie nieufnym wymaga także być nieufnym wobec rządu. Oczywiście. Znaczy, nie ma niewinnych. Tak? Jeżeli mamy jakąś skomplikowaną odpowiedź, powinniśmy drążyć temat. Tak? Jeżeli odpowiedź jest prosta, to wtedy jest najbardziej wiarygodna i my powinniśmy pilnować tego, żeby komunikaty... No dobrze, ale były helikoptery, były. Przekroczyły granice, przekroczyły. Mhm. No i teraz pytanie jest, w jaki sposób się to odbyło, a za tym jest dużo większa historia, bo już jak widzimy dwie strony, które komunikują na ten temat, no to Białorusini już byli w stanie zbudować na temat tego, że w ogóle nie było żadnego przekroczenia, że to jest prowokacja, która jest zbudowana po to, żeby zaatakowała Polska Białoruś, bo już od jakiegoś czasu Polska jest przedstawiana na Białorusi jako potencjalny agresor non-stop i ostatnio się to niestety wzmacnia coraz bardziej. Słyszymy na przykład, że Polacy mają zająć zachodnie obwody Ukrainy. Więc to jest wszystko wpisuje się w ten jeden obraz dezinformujący na temat Polski na świecie. Mhm. Okej. Okay.
Dobrze, będziemy sobie tą rozmowę toczyć, ale już możemy do niej podłączyć naszych widzów. Na razie czat, jak widzę, żyje tym, że Tomasz Hajto obiecał mi za przeproszeniem wpierdol. No trudno, wiadomość dla Tomasza Hajty jest taka, że ja nie potrzebuję pieniędzy, w związku z czym nie będę się z nim bił, chyba że on mnie po prostu napadnie, to wtedy może mnie pobić, to jego sprawa. Natomiast nie jestem tak zdesperowany finansowo jak on, żebym zakładał krótkie majtki i wychodził do ringu. Więc numer telefonu, dobra, to tyle, jeśli chodzi o tego Golasa. Numer telefonu widzicie na ekranie, możecie dzwonić, będziemy rozmawiać dzisiaj o dezinformacji, ale nie tylko. Ten przykład z helikopterami nie był zbyt spektakularny, dobra, powiem ci szczerze. Znajdź coś lepszego, coś, o czym naprawdę będziemy mogli się chociaż pospierać. COVID jest lepszym przykładem, bo wielu twierdzi, że dezinformacją to właśnie był tak zwany mainstream. Na przykład ja, że byłem dezinformacją, że straszyłem COVID-em, a nie było czym straszyć. To jest fajna technika dezinformacyjna, bo to jest tak, jakbyś stał na, nie wiem, na przejściu dla pieszych i mówił, tu będzie wypadek. Na pewno na tym przejściu dla pieszych będzie wypadek. Jeżeli to jest ruchliwe skrzyżowanie, to prędzej czy później może do tego wypadku dojść. I tak samo było z COVID-em, kiedy najpierw wszyscy twierdzili, że to grypa. Nie było na to żadnego tak naprawdę merytorycznego oparcia, więc trzeba się było opierać na tych danych, które były dostarczane. I jako, żeby zarządzić tą sprawą, musieliśmy jako ludzie zaufać tym, którzy się na tym znają. To jest absolutnie logiczne. A to, że po jakimś czasie na przykład jakaś dana związana z COVID-em nie okazała się w 100% taka, jak była na początku, to jest błąd bardziej komunikacyjny, aniżeli faktyczny. I to stanowi niestety potem paliwo dla osób, które chcą dezinformować. Bo niestety na koniec dnia wygląda to w ten sposób, że my musimy jakiemuś kanałowi zaufać, żeby podejmować zdrowe decyzje. I przy okazji szczepień było dokładnie tak samo. Kiedy trzeba przekonać kogoś do jakiegoś działania, no to koniecznym jest opieranie się o dane, o wiedzę, ale nie o preprinty, czyli o jakieś niezatwierdzone wyniki badań i budowanie na nich histerii, bo o to chodziło potem w pewnym momencie. A tak naprawdę finał jest taki, że my ocaliliśmy kilka milionów ludzi, czy tam w skali światowej jeszcze więcej. Dzięki szczepieniom. Ale też, okej, ja wciąż wierzę lekarzom, wierzę szczepieniom, nawet jeśli wielu ma mnie za głupka. Aczkolwiek też rozumiem ludzi, którzy dzisiaj patrzą na ówczesne wydarzenia jako na przesadną histerię. Z perspektywy czasu uważam, że każdy może jako prezens historykum powiedzieć, że podjąłby teraz inną decyzję, tak? Że kiedyś to była zła decyzja. Natomiast trzeba pamiętać, że się podejmuje decyzje na bazie tego, co było informowane wtedy, jakie były dane dostępne na wtedy. Na wtedy nie znaliśmy tej choroby tak dobrze i budowanie jakiejś analogii na bazie tego, że ktoś miał przeczucie, jest totalnie nieodpowiedzialne, jeżeli mówimy, że w Polsce odpowiadamy za zdrowie 38 milionów osób. To jest całkowicie nieodpowiedzialne działanie. Więc jeżeli ktoś wtedy mówił, że jakieś działania są nieodpowiednie lub niebezpieczne, to miał po prostu może szczęście, że trafił akurat w taką daną, która okazała się potem faktycznie legitna. Natomiast to jest kwestia czasu. Nie można oceniać z perspektywy 2023 roku decyzji z roku 2021. Tam był inny zestaw danych. Odbierzmy pierwszy telefon. Halo? Cześć, Tomek Wolsztyn z tej strony. Cześć, Tomek. Cześć. Mam takie pytanie tutaj do Mateusza. Jak my możemy, jako tacy zwykli internauci, obywatele, zweryfikować wiarygodność danej informacji? To znaczy, tak jak w sumie teraz powiedzieliście przed chwilą, że możemy ocenić to post factum z perspektywy na przykład roku, dwóch, na przykład jeśli chodzi o COVID-a. Mamy teraz wojnę na Ukrainie, tutaj była mowa właśnie, że ekscytujemy się tym, że na przykład tam Ukraińcy przeprowadzili jakąś skuteczną na przykład kontrofensywę. Teraz pytanie, jak my to możemy zweryfikować na ten moment? To znaczy za 5 lat ktoś powie, okej, ta informacja była nieprawdziwa. Też powiedzieli, żeby nie oceniać tego na bieżąco, tylko z perspektywy czasu, ale najbardziej ta informacja jest kluczowa i ważna dla nas i istotna w tym momencie. Jeżeli my coś słyszymy w tym momencie, jak to możemy zweryfikować? Tak naprawdę najważniejsze narzędzia możemy dostać w internecie za darmo, Tomku. Mianowicie wyszukiwarka obrazem Google, czy w ogóle wyszukiwanie treści po tym, jak ją zobaczymy, nadaje
kontekst temu tematowi, który w jakiś sposób chcemy sobie zweryfikować, więc to nam bardzo, bardzo pomaga. W dalszej mierze możemy też sprawdzić sobie za pomocą darmowych narzędzi typu TweetDeck, czy temat jest w ogóle komentowany jakoś w sieci. I po naturze tych komentarzy, po kontach, które komentują, możemy zobaczyć tak naprawdę, gdzie jest zakopany, tak naprawdę, gdzie jest prawda zakopana. To znaczy, czy za pomocą wyszukiwarki zamontowanej bazowo na Facebooku, czy na Twitterze, czy w innym medium społecznościowym, możemy zobaczyć, czy na przykład jakiś hashtag, który jest wysoko emocjonalny, pojawia się w innym miejscu. I tak naprawdę nic nas nie uratuje przed tym, żeby spróbować dotrzeć do tego bazowego źródła, bo my bardzo często w dzisiejszych czasach mamy ten problem, że źródła, z których korzystamy, to są źródła pośrednie, nie te prawdziwe. My nie docieramy do pierwotnej wypowiedzi, do pierwotnego badania, tylko najczęściej bazujemy już na czyichś interpretacjach. I tutaj jest niestety bardzo duże niebezpieczeństwo, bo siłą rzeczy, kiedy mamy nadajnik i mamy odbiorcę, czyli nadajnik w postaci jakiegoś źródła, czy osoby, która jest źródłem i nas jako odbiorców, no to niestety czasami pojawiają się szumy na tej ścieżce i jakieś skrócenie jakiegoś zdania może nas wprowadzić zwyczajnie w błąd. Więc zachęcam do tego, że jeżeli coś nas faktycznie emocjonalnie wzburzy, żeby spróbować dotrzeć tak naprawdę do tekstu źródłowego, do badania źródłowego, do wypowiedzi źródłowej, żeby móc ją ocenić samodzielnie, żeby pozbawić się tego szumu i tłumu publicystów, czy tłumu, który w bańce informacyjnej, w której funkcjonujemy, stara się nam narzucić interpretację tego, co czytamy, bo niestety tak jest, niestety, że algorytmy, które są wykorzystywane przez media społecznościowe, one nas bańkują i my czytamy tak naprawdę najczęściej te treści, które są zbieżne z tym, co myślimy, no bo klikamy to wcześniej. Więc tak naprawdę, żeby dobrze obronić się przed zjawiskiem dezinformacji, trzeba przede wszystkim próbować dojść do źródła i krytycznie myśleć. Natomiast narzędzia nie są drogie, to znaczy są darmowe i można z tego korzystać. Zresztą Krzysztof ostatnio pokazał fenomenalnie, jak z tych mniej lub bardziej płatnych, ale osintowych, czyli open source, czyli otwartych źródłach, można znaleźć kopalnię wiedzy i informacji na temat konkretnych zdarzeń. No właśnie, gadaliśmy o tym przed programem. Powiedziałeś, że na bazie tego przykładu, tej, już nie będę wymieniał imienia i nazwiska tej, no to nie jest ważne, powiedzmy, postaci ze świata show biznesu, można się nauczyć trochę, jakie techniki są stosowane przez ludzi, żeby nas okłamywać. Oczywiście. Na co dzień. To jakie? Jakie na bazie tego przykładu można wyciągnąć wnioski? Generalnie możemy manipulować językiem, możemy manipulować danymi, możemy manipulować faktami. Natomiast najważniejsze jest to, że ta osoba wykreowała sztuczny wizerunek samej siebie. I na to się składa wiele technik, które powodują, że zostaliśmy trochę zdezinformowani społecznie patrząc. To znaczy, na przykład ona, prezentując konkretne zdjęcia w konkretnych ujęciach, powoduje, że odziera z kontekstu prawdziwego to zdjęcie. Czyli jeżeli wykazujemy na przykład, że start i lądowanie odbywa się w jednym i tym samym miejscu, to jest już manipulowanie obrazem, właściwie kontekstem tego obrazu. Z drugiej strony, kiedy mamy wypowiedzi, które bardzo sprytnie są moim zdaniem skonstruowane, dokonuje się tak zwanego cherry pickingu, czyli wybieramy to, co jest dla nas ważne, mówiąc na przykład: mój film wygrał w jednym zdaniu, a w następnym zdaniu odnosimy się do tego, że najlepsza aktorka to, i zostawiamy to na przykład w niedopowiedzeniu, bo już nasza psychika działa tak, że my sobie sami dopowiadamy, co tam jest nie tak. Oczywiście używając danych zakrzywionych, to znaczy wybiórczo na przykład informując o tym, że nie wiem, pokonałam X czy Y osób na konkursie piękności. Co z tego, że w tej kategorii, w której ja dostałam nagrodę, byłam jedyną w tej kategorii, tego się już nie mówi. To jest właśnie to odzieranie z kontekstu. I to są typowe techniki dezinformacyjne. Ludzie, którzy stali w kolejce do stacji benzynowych, czy na początku wojny, czy ludzie, którzy w połowie roku 2002 wyczyścili cukier z półek, właśnie działali na bazie dokładnie takich samych fałszywych informacji, jakie wykazałeś. To znaczy, był jakiś fałszywy autorytet, który oni go czytali. Ten fałszywy autorytet. I on im dostarczał wiedzy czasem śmiesznej, czasem poważnej, ale generalnie czytali jego kanał. Czyli jest jakiś lider opinii, który świadomie lub nieświadomie
dostaje jakąś informację i ją rozrzuca do swojego grona odbiorców. I tu pada nasza pierwsza granica, bo jak ja czytam Krzysztofa Stanowskiego i go lubię, to ja już nie weryfikuję, co on tak naprawdę napisał. Jak ja bym teraz... A szkoda, bo ja też piszę głupoty. A szkoda, bo ja gdybym wam teraz powiedział, moi drodzy widzowie, że 90% osób dotknęło dezinformacji, bo tak wykazał Instytut w Chicago, to wy byście bezrefleksyjnie w to w większości uwierzyli, nie weryfikując w ogóle, tak moja wiarygodność nie, załatwiałaby resztę. Powołanie się w ogóle na międzynarodową instytucję i rzucenie jakimiś procentami, to już jest w ogóle połowa sukcesu. Dokładnie tak. Wystarczy mieć jakąś daną, żeby jak ona gdziekolwiek się zaczepiła. I potem kojarzenie tego cięcie, to już wszystko zależy od szybkości naszego procesora. Jeżeli ja sobie zbuduję wiarygodność i potem pod jakby tym woalem tej wiarygodności puszczę jakiegoś babola, to już nikt nie weryfikuje, tylko jest się w stanie za to kłócić w internecie i rozsiewa to dalej. Więc z cukrem jest też bardzo fajny przykład akurat, bo tam doszło do tego, że ktoś zadał pytanie dotyczące tego, czy już warto robić przetwory. Na bazie tego wpisu mieliśmy podbicie narracji, że pewnie braknie cukru, no bo Ukraińcy, więc zaczęły się już komentarze nacechowane emocjonalnie, najprawdopodobniej dostarczane zza naszej wschodniej granicy, przynajmniej zasięgi do tych postów. I na tej bazie zaczęły powstawać już artykuły robione przez media workerów, którzy w ogóle nie weryfikowali tej treści, bo przeczytali coś w internecie i od razu napisali, a czy brakuje cukru? I oczywiście clickbaitowy tytuł, znak zapytania. Jak napisze to takie medium, które ma olbrzymie zasięgi, no to już zaczyna żyć własnym życiem. I tak było z cukrem. Potem jeśli na końcu tytułu jest znak zapytania, to znaczy, że w ogóle nie trzeba wchodzić w treść, znaczy, że odpowiedź brzmi nie. Tak. No. Więc, ale to też trzeba wiedzieć, bo mam wrażenie, że my za dużo oczekujemy generalnie w tym pędzie, w którym żyjemy. My myślimy, że te oczywistości, one działają zawsze, a tak niestety nie jest. Ja dzisiaj łapiąc za telefon, rano rozmawialiście o tych szkodliwych SMS-ach. Ja ostatnio też mało co się nie złapałem na to, żeby wreszcie wziąć i kliknąć. I byłem po prostu akurat w takiej sytuacji, że czekałem na paczkę, ona długo nie przychodziła. I byłem, oj, ale przecież ja ją rano odebrałem. I są po prostu momenty, gdzie my mamy po prostu obniżoną odporność na przyjęcie jakiejś konkretnej treści. I ona zapali wtedy. Kto się do nas dzwonił? Halo? Dzień dobry, to Piotrek. Cześć. Ja chciałem się spytać, czy KTS ma jakieś szanse na awans do trzeciej ligi i co się dzieje z Ciechanem? Pewnie, że ma. Ciechan zdaje się, że będzie grał w zespole KS Łomianki. Tak mi się wydaje, w piątej lidze. Natomiast my wciąż uważamy, że wygramy tę ligę mimo porażki w pierwszym meczu. Przypomnę ci tylko, że Pep Guardiola przegrał swój pierwszy mecz w La Liga z Numancją 0-1, a potem miał serię 20 nieprzegranych meczów. No wpadliśmy w tej pierwszej kolejce na silnego rywala, bo chyba wystąpiło przeciwko nam 9 zawodników po debiucie w Ekstraklasie w rezerwach Wisły Płock. O ile się nie mylę, przepisy są takie, że przez ileś tam pierwszych kolejek można korzystać z tych zawodników dowolnie i gdybyśmy zagrali z nimi, nie wiem, w kolejce numer 10, to już by takiego składu na nas nie wystawili. No, wystawili taki. Fajnie, dobra lekcja dla nas. Powinniśmy na pewno sobie poradzić lepiej. Wynik 5-1 bardzo bolesny. Przy 2-1 dostaliśmy czerwoną kartkę i wtedy się wszystko posypało. Czerwona kartka to tam zaszkodziła, no ale KTS ma też kilku zawodników z przeszłością. Wiesz co, tak, oczywiście, tylko, dlatego ja uważam, że mamy bardzo mocny skład, z tym, że czym innym jest przeszłość w Ekstraklasie, a czym innym granie w niej na przykład w poprzednim sezonie, bo to jest trochę nierówne, nie? No Igor Lewczuk ma mnóstwo meczów w Ekstraklasie, no ale co z tego, no było dawno, czy Kuba Kosecki, czy paru innych piłkarzy, więc jakby no Czym innym jest historia, czym innym jest teraźniejszość, jak tamci chłopcy zdolni bardzo, są w takim treningu pierwszoligowym, aktualnie intensywnym, po obozach z pierwszą Wisłą, no na pewno są w dobrym momencie, jak pokazał mecz, w lepszym niż my, natomiast myślę, że na wiosnę się odegramy. No, zobaczymy jak to będzie, no. No tak. Życzę powodzenia i jak najlepiej, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dzięki, trzymaj się. Jakaś wtopa była po drodze? No, w pierwszej kolejce przegraliśmy brutalnie, wiesz, niestety. Z zawsze groźnym? Z Wisłą Płock. Nie, no, a to rezerwy, tak?
Piąta bramka ustawiła spotkanie, tak bym to ujął. Walczyliście dziennie do tego momentu. Tak, dobrze, tak, dobrze. Tak. Ja kibicuję, co prawda zdalnie, ale kibicuję. No dobrze. Dzwońcie dalej, numer telefonu na ekranie 22 486 6556. Powiedz mi, czy dezinformacja w Polsce wynika najczęściej z głupoty? Mówię o twórcach dezinformacji. Z głupoty, z lenistwa dziennikarzy? Czy to jest to dezinformacja sterowana? A jeśli jest sterowana, to czy jest sterowana wewnętrznie czy zewnętrznie? My mamy taką tendencję, że w Polsce generalnie szukamy agentów. W sensie to jest dosyć popularny sport już od jakiegoś czasu, co najmniej od 30 paru lat. Natomiast prawda jest dosyć brutalna jednak mimo wszystko, bo te konta na przykład w NASK-u, my żeśmy mniej więcej 1700 kont przez 2 lata działalności działu przeciwdziałania dezinformacji wykryli i stwierdzili, że to były faktycznie jakieś konta, które mają za zadanie rozsiewać szkodliwe treści. Natomiast to jest 1700 kont, a użytkowników mediów społecznościowych można spokojnie szacować na 10 lub 10 milionów. Poczekaj, bo chyba się zawiesiłem. 1700 kont tak. Odpowiedzialnych za dezinformację gdzie? W polskim internecie. 1700 kont? Mhm. I to nie są miliardy. Tak, mało? Tak. Mówimy o fabrykach troli. No ale to jest wszystko, to jest piękna karta, tak, że mamy fabryki troli, tylko te trole to tak naprawdę, one służą dzisiaj do całkowicie czegoś innego, one służą do legendowania. Jak ja czytam, że ktoś pisze, że ma wysyp komentarzy trollerskich pod, botowych właściwie, pod swoim kontem, to on najczęściej niestety spotyka się po prostu z odbiorem swojej osoby, a nie ze zorganizowaną akcją. Dlatego, że dziś bot służy do legendowania pewnego rodzaju zjawisk. I dobrym przykładem jest to, czyli co do podbijania treści innych osób. Już tłumaczę, jak to działało. Na przykład, jak mieliśmy pierwsze tygodnie wojny, słyszeliśmy od niektórych polityków lub od niektórych, powiedzmy, influencerów, że należy się bać tego, kogo my przyjmujemy na granicy. To był jeszcze ten czas, kiedy z Ukrainy uchodzili ludzie spoza Unii Europejskiej, czyli mieli inną karnację na przykład. I wtedy non-stop były wprowadzane różnymi kanałami do naszej przestrzeni informacyjnej kwestie takie, że ktoś kogoś zgwałcił, ktoś kogoś zaatakował nożem. I to było na przeróżnych forach, na przykład, nie wiem, na zamkniętym forum na jednym z mediów społecznościowych dla fryzjerów, tak? No i ludzie to generalnie mieli w głębokim poważaniu, nie wierząc temu, aż do momentu, kiedy któregoś dnia w punkcie recepcyjnym przy granicy jeden z obywateli Turkmenistanu odgryzł palec człowiekowi, który mu udzielał pomocy, sanitariuszowi. I wtedy w automacie wszystko to, co te boty wcześniej pisały, było na zasadzie, ja to gdzieś czytałem, to są naprawdę niebezpieczni ludzie. I dochodziło w realnym życiu, najbardziej spektakularne rzeczy się działy w Przemyślu, gdzie ludzie się ganiali po prostu po rynku, tworząc jakieś patrole, ale były też takie wioski na Lubelszczyźnie, które się po prostu zamykały ze strachu przed bandą gwałcicieli, która rzekomo tam miała być. Więc te boty tak naprawdę dzisiaj to jest efekt tła, czyli one legitymizują coś na później, pobudują, że o czymś się gdzieś wcześniej pisało, ale tak naprawdę ta iskra jest rzucona z całkowicie innej strony. Najczęściej jest to jakiś nieświadomy niczego influencer albo ktoś podpuszczony, ktoś, kto jest w tej bańce, gdzie się te informacje wpuszcza. Jest parę kont w Polsce, które bezpośrednio odnoszą się do tego, co pisze rosyjska propaganda. Najprawdopodobniej biorą to prosto z rosyjskiego Telegrama i po prostu przez Google tłumacza wrzucają to potem na Twittera. Ale to nie zmienia faktu, że klucz do całej sytuacji nie leży w ruchu mechanicznym, tylko w ruchu, który jest wygenerowany tak jak to ładnie stwierdziłeś, przez nie najbardziej rozgarniętych ludzi. I to te pudła rezonansowe są kluczowe. Język polski jest generalnie dosyć niewdzięczny, jeżeli chodzi o opis zjawiska dezinformacji, dlatego że w Polsce się mniej o tym naukowo pisze. To językiem naukowym jest niestety dzisiaj angielski język i tam jest ukłuty lepsze terminy dla dezinformacji. To znaczy jest dezinformacja umyślna, czyli disinformation, czyli to, co my nazywamy dezinformacją, jest nieumyślna, czyli misinformation, i tego jest najwięcej. Czyli ja już coś przeczytam, a potem bezrefleksyjnie robię udostępnij dalej, bo to robi medium, któremu ja ufam, więc nie sprawdzam, co on tam pisze. I jest jeszcze takie typowo chamskie mall information, to znaczy coś, co ja robię, żeby komuś zrobić na złość. Na przykład mam duże zasięgi, jestem
człowiekiem, zwierzęciem i się podszywam pod Orlen na przykład i piszę, że od dzisiaj mamy wstrzymaną dystrybucję paliwa z uwagi na sytuację na Ukrainie. I to najczęściej są po prostu takie złośliwe wtręty, które robią ludzie. I najwięcej jest tego misinformation, czyli najwięcej jesteśmy tak zwanymi pudłami rezonansowymi czasami, czyli my po prostu puszczamy dalej bezrefleksyjnie informacje. Okej, zaraz do tego wrócę. Kto się do nas zadzwonił? Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, Mateuszu. Cześć. Krzysztof z Bazylei, także witam imiennika Krzysztofa raz jeszcze. Otóż, cóż mógłbym powiedzieć? Panie Stanowski, jeśli mogę. Szczerze powiem, nie oglądam za często pańskiego kanału sportowego, czy w ogóle transmisji z tego kanału, jednakże pański film o pewnej bajkopisarce w roli głównej, który był dość długi, przykuł moją uwagę i sobie tak, wie pan, posłuchałem tego, co pan tam przedstawił na temat tej mitomanki. Wie pan, zastanawia mnie jedna rzecz. Tutaj się tak rozmawia o dezinformacji, o kreowaniu fikcyjnych rzeczywistości, ale powiedzmy sobie prawdzie, tak szczerze, i się zastanówmy nad tym, czy takie właśnie media jak telewizja, gazety, pudelki i inne tam te wszystkie portale, czy one w rzeczywistości faktycznie popełniły ten błąd, promując tą mitomankę? Mi się wydaje, że telewizja nie popełniła żadnego błędu. Celowo po prostu pozwolono na to, żeby stworzono taką mitomankę, wypromowano ją. Po mojemu to sprawdzano ludzi, jak głupi są i czy łykną po prostu tą bajkę jakiejś tam bollywoodzkiej gwieździe. A ostatecznie, no cóż, jako że pan to zdemaskował, no to tak szczerze powiedziawszy, nie zastanawiał się pan nad tym, kto powiedzmy pozwolił tej kobiecie wyczyniać takie rzeczy? Kto na to powiedzmy dał pieniądze? No bo zwykła jakaś tam powiedzmy Julcia czy inna Karynka z Bielska-Białej raczej by sobie nie dała rady. Raczej by ją nie było stać na to. Także okay, znaczy, to ci powiem, bo moim zdaniem, bo widzę dużo takich głosów, że to jest jakaś, że ktoś za tym stoi, pociąga za sznurki. Wydaje mi się, że jakkolwiek niektórym trudno w to uwierzyć, że nie. Że tam jest dość bogaty dom rodzinny, więc były jakieś nadzieje pokładane w tej dziewczynie. Ona bardzo aktywnie poszukiwała ludzi, którzy chcieliby z nią współpracować jako powiedzmy jako menadżerowie i była ekipa, z którą ona poleciała, czy pojechała raczej w 2018 do Cannes i ta ekipa tak naprawdę ponosiła większość kosztów, bo ta dziewczyna a to nie miała jak zapłacić, a to coś, no generalnie cały czas oni wychodzili z założenia, że no dobra, ale to jest przecież jakaś tam gwiazda, to współpraca nam się prędzej czy później opłaci, a potem się orientowali, że wcale nie, że to nie jest gwiazda, że gdzieś to poszło za daleko w ten cały kit i odbijali, uciekali. I w 2019 była nowa ekipa, która też uciekła, bo się zorientowała po Cannes, w co wdepnęła. Nie wiem, jak jest w aktualnym rozdaniu menadżerskim, na ile tam już jest świadomość wszystkiego, a na ile nie wiedza. Mi się wydaje, że w aktualnym rozdaniu, no siłą rzeczy, no po tym filmie jest już pełna świadomość. Pytanie, jak teraz się zachowają. Ale moim zdaniem tam nie było takiego jednego promotora z cienia, który by wszystko sponsorował. Wydaje mi się, że nie. No być może ma pan rację. To już nie będę zajmował linii. Także raz jeszcze dziękuję za możliwość zadania pytania, w ogóle wypowiedzenia się. I wszystkim tutaj życzę miłego wieczoru, w szczególności hejterom. W końcu to Hate Park, także żegnam. Dzięki, pozdrawiam. No właśnie taka... fajny temat. Taka postać z show biznesu plus media. To jest właśnie disinformation czy misinformation? Czyli media puszczały dalej to, że ona jest gwiazdą i nie wiedziały, czy też wiedziały, że nie jest, ale się opłacało udawać, że jest.
A ja zadam pytanie, a na ile to jest istotne, skoro efekt jest taki, że zrobiono w balona ileś milionów osób, nie? Bo to wszystko zależy od tego, bo od tego są oczywiście odpowiednie służby. W NASK-u na przykład nie skupiamy się w ogóle na tym, czy kto jest nadawcą i czy jest człowiek z cienia, bo tak naprawdę gdybyśmy tego zaczęli szukać, to stracilibyśmy z oczu tą naszą najważniejszą cechę, jaką mamy, to znaczy bycie blisko klienta końcowego, czyli naszego zwykłego Polaka, który sobie tam siedzi w internecie. Ale ta sprawa w ogóle pokazuje, jak dzisiaj konsumują treść również media, które je tworzą, bo tam też jest presja czasu. No, tobie jako człowiekowi mediów pewnie muszę to mniej tłumaczyć, ale naszym widzom wytłumaczę, że to, co czytamy, to najczęściej w tych jakby krótszych formach, to jest jakaś depesza, która została gdzieś puszczona, jakiś prosty research na zasadzie, że redaktor dał target, że trzeba wrzucić tyle to, a tyle tych treści, więc one się mają klikać, więc ma być jak najbardziej clickbaitowy tytuł i jakkolwiek ciekawa informacja, którą sobie ten media worker ubierze. Więc jak przychodzi do ciebie człowiek, który twierdzi, że zrobił karierę i tego w sumie nigdzie nie ma, a ty masz płaconą wierszówkę, no to aż prosi się, żeby po prostu nawet nie sprawdzać, tylko Boże, mam wreszcie temat. Więc to jest tylko na zasadzie machnięcia, dobra, na IMDB były 2 czy 3 firmy, więc to się w miarę klei, to się w miarę broni. My nie wiedząc czemu, trochę z przyzwyczajenia, może tak nam wmawiają, nie wiem, rodzice, czy wmawiali, gdy byliśmy mali, my wychodzimy z założenia, że media informują. Podczas gdy media tworzą treści, dzięki którym zarabiają pieniądze, ale to nie jest informowanie, to jest tworzenie treści. I dziś tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której my, jako konsumenci, musimy zacząć się domagać jakościowego dziennikarstwa tak naprawdę na nowo. Niektóre materiały są na przykład promowane, mimo że nie są oznaczone, że zawierają płatną promocję. Mamy sytuacje, w których biznesowo można nawet wynająć taką usługę, żeby w internecie budować jakąś narrację na temat drugiej firmy, bo akurat by się przydało, bo stanowi dla naszego biznesu jakieś zagrożenie. To są wszystko te same mechanizmy, których my doświadczamy na tej wysokiej skali w relacji międzypaństwowych dzisiaj. Więc jeżeli my dzisiaj mamy człowieka mediów, publicystę, to my musimy się przestać łudzić, że on mówi tylko jakby bezinteresownie, bo on publikuje to, co myśli. I nie możemy moim zdaniem oczekiwać od dziennikarza, żeby on nie pisał, co myśli. Ale widzowie dzisiaj, czy czytelnicy w ogóle nie oczekują już informacji jako takiej. Oczekują informacji nacechowanej opinią, z którą się widz, czytelnik zgadza. Więc chce pozostać we własnej bańce, a gdy pozostaje we własnej bańce, to tym łatwiej nim manipulować. Bo on się wtedy czuje dobrze i się odcina. Ostatnio nawet takie badania były przeprowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Jak jest spolaryzowana polska dyskusja, jeżeli chodzi o ideologię. I ona jest mniej więcej równy rozkład w ramach tych badań. Tam jest, powiedzmy, circa about po 40% z prawej i z lewej i pozostałe 20% gdzieś tak mniej więcej po środku, jeżeli chodzi o prezentację dyskursu medialnego. I to jest oczywiście w zależności od tego, o jakiej telewizji mówimy, jest różny przechył w prawą bądź w lewą stronę. Natomiast najgorszym zjawiskiem jest faktycznie to, że są ludzie, którzy oglądają tylko i wyłącznie media z prawej strony i tylko i wyłącznie media z lewej strony. I to powoduje, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, co zostanie napisane przez dziennikarzy, których czytujemy. Ja na przykład, lubiąc dziennikarza A, wolę czytać jeszcze dla konfrontacji dziennikarza B, żeby zobaczyć, jak go atakują, jaka jest linia narracyjna w ogóle, gdzie leży w tej konfrontacji prawda. Miałem kiedyś taki sport też z żoną, że oglądaliśmy sobie wiadomości o 19 i o 19.30. No i to był ciężki temat, bo to jest zderzenie dwóch światów i bardzo często wtedy dopiero ludzie, jak oglądają jedną i drugą stronę, patrzą, że oho, czyli ktoś chciał coś mi powiedzieć. Wtedy warto po jednym takim seansie sobie zrobić, żeby zrozumieć, jak media kreują rzeczywistość. Bo to, co twój film tak naprawdę najbardziej pokazał, to ja akurat wierzę w nieumyślność tego procesu, który się tam zadział. Natomiast zawisa takie pytanie w powietrzu, co wtedy, jeżeli media chcą wykreować ten obraz? I one dzisiaj tworzą niestety nasze wyobrażenie świata, bo one są tym filtrem, tą soczewką, przez którą patrzymy na świat. Takie pytania tym bardziej można zadawać, jeśli potem się słucha wypowiedzi pana Miszczaka, który mówi, że no i co z tego, że sobie trochę za bardzo dmuchnęła w ten balonik i trochę
przedobrzyła, gwiazdom trzeba wybaczać. Wychodzi na to, że tam nie ma takiej refleksji, że telewizja powinna dbać o rzetelność informowania swoich widzów. Nie ma takiej też refleksji, że o, nasi dziennikarze powinni lepiej weryfikować treści, które puszczają dalej. Nie, no wręcz ma się klikać na wręcz jest przyzwolenie, taki szef stacji daje wprost zezwolenie swoim dziennikarzom na dopuszczanie do fałszywych historii na antenie. Więc tym bardziej po co zakładać z góry dobre intencje mediów? Nie można, trzeba raczej być znowu nieufnym. Jak na drodze, zasada ograniczonego zaufania. Dlatego wracamy trochę do początku naszej dyskusji. Jeżeli coś wywołuje w nas emocję skrajną, czyli albo się bardzo cieszymy, albo jesteśmy bardzo niezadowoleni, to jest ten moment, kiedy trzeba zweryfikować te informacje. Bo ja rozumiem, w sensie jesteśmy dodatkowo w roku wyborczym, co będzie szalenie trudne przez najbliższe kilka miesięcy, bo każdy będzie się tą polaryzacją, niestety ta polaryzacja sprawi, że będziemy się musieli ustawić w punkcie A lub w punkcie B i będzie bardzo niski margines, żeby zostać po środku. I będzie pokusa, żeby się do któregoś z plemion zapisać albo w ogóle się wypisać z całości tej zabawy. I dziś stoimy w bardzo szczególnym momencie, żeby właśnie weryfikować takie rzeczy, że jak ktoś partii X lub Y próbuje dorzucić do pieca w internecie, to zastanowić się, co tak naprawdę skutkuje ta informacja, że jak mówimy, że granica jest dziurawa, to kto na tym zyskuje realnie dzisiaj? Mhm. Albo jeżeli mówimy, że ten polityk jest złodziejem, to czy to jest tak naprawdę już w ramach jakiegoś dyskursu publicznego, czy już może jest to podszyte tym, że niektóre siły grają na obu fortepianach, żebyśmy tylko na siebie się rzucali, bo to jest dla nich najlepsza sytuacja dla naszych sąsiadów z północnego wschodu obecnie. My powinniśmy się kłócić aż do imentu, tak żeby oni po prostu na to pokłócone stanowisko mogli wkroczyć i żebyśmy nie potrafili stanąć razem jeden obok drugiego w kluczowym momencie. Odbieramy telefon, halo? Halo? Halo. Cześć, witam. Witam. Piotrek z Holandii, ja dzwonię. Cześć. Akurat. No, witam. Bardzo lubię pana Krzysztofa te programy i na temat piłki nożnej chciałem coś powiedzieć. Śmiało. Dla mnie piłka nożna to była 40 lat temu, bo teraz to tylko pieniądze i nic więcej. A jeszcze ja słucham tych Borków, nie Borków, to wie pan co, takich komentatorów to... Jedyny komentator dla mnie to był Jan Ciszewski, który się znał na piłce, bo teraz to ja tak samo mógłbym komentować te ich programy o piłce nożnej. A ja ci powiem, że jak słucham starych komentarzy Jana Ciszewskiego, to mówię, o mój Boże, jaki on był przehajpowany. Przecież dzisiaj jakby skomentował mecz, to by go zwolnili od razu. On tylko mówi, i gol, proszę państwa, i gol, proszę państwa, i bramka, proszę państwa. Po każdym golu mówił, proszę państwa. Co? Wie pan, ja mam 65 lat i dla mnie piłka nożna to była 40 lat temu, bo teraz to jest dla mnie nic więcej, tylko wielkie dziadostwo. Ale oni wchodzą na pieniądze, grali. Pieniądze. I żeby to jeszcze umieli grać u nas w tej lidze. Ale oni wchodzą na jego wtedy grali. No, może pan tak uważa. No nie, dziękuję, ale i tak lubię pana programy. Nie, ja tylko chciałem pana podkręcić trochę. Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Jestem wybity z rytmu. Ale dobra, no to powiedzieliśmy o tym nieszczęsnym Miszaku, ale w takim razie, kto jest królem dezinformacji w Polsce? Telewizja Polska, TVN czy Polsat? Nie, to nie jest sprawa mediów. Media akurat w tym kluczowym ale momencie... Ale media też dezinformują. Kurczę, bardziej... Czy wiadomości bardziej niż fakty? Nie. Dlaczego? Nie o to chodzi w ogóle w tym sporcie, bo one są tak naprawdę dawcami tego, co powiedzą politycy w tym wypadku, a politycy są czasami nieodpowiedzialni. I na przykład jak ktoś zarzuca komuś, że nie wiem, jakaś transakcja jest niekorzystna dla Polski, to nie jest problemem to, że XY-owi to zarzuca. Czyli mówiąc wprost, na przykład nie jest problemem, że Donald Tusk zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że sprzedaż Lotosu była problematyczna. Problemem jest to, co się dzieje pod spodem, bo z tego na przykład wyrasta narracja o tym, że ten Lotos to teraz już naprawdę to może, mimo że jest sprzedany Saudyjczykom, to tak naprawdę mogą go kupić Rosjanie.
I to jest już narracja, która jest niesamowicie szkodliwa, bo my już patrzymy na to z perspektywy tego, że ta Rosja, która jest tak zdemonizowana w naszym dyskursie, może nam zamieszać w normalnym życiu. I my się wtedy zaczynamy realnie bać. Albo tak jak było w przypadku Odry. Kto mi dzisiaj jest w stanie odpowiedzieć, co zatruło Odrę? Nikt nie jest w stanie tego tak naprawdę powiedzieć, bo wszystkie te, z tego co ja przynajmniej wiem, wszystkie te teorie dotyczące mezetylenów i innych środków, które rzekomo tam siarki, które były i to po prawej i lewej stronie były narracje rzucane, to były tak naprawdę jakieś owoce researchu, które były aplikowane do naszej infosfery, żeby się działo. Sezon ogórkowy, wiadomo, wtedy, tak jak teraz zresztą w sierpniu, teraz jakby się przespacerował ktoś na Golasa przez krakowskie przedmieście, to pewnie zdobyłby dużo większą atencję niż to, że w Odrze jest jakiś stan wody. I to jest kłopot dzisiaj. Ale mi się wydaje jednak, że wiadomości są najlepsze w te klocki. A ja myślę, że... I że paskowy Stop Info też jest mocny w klocki. A ja myślę, że... Dezinformacja. A ja myślę, że wszyscy mają za uszami swoje, bo to jest kwestia pokazania w jakiś sposób rzeczywistości, o czym żeśmy rozmawiali. I tutaj nie ma lepszych i gorszych. To są tylko kwestie nie, stylu. Są zawsze mistrzowie i arcymistrzowie. A czy to nie jest tak, że styl jest zależny od tego, co chcemy przekazać? To wszystko zależy na koniec od tego tak naprawdę, w jaki sposób informacja... Bo są też tacy, którzy uważają odwrotnie, że to w faktach są arcymistrzowie, bo robią to wszystko dyskretnie, ładnie, a w TVP są siepacze, którzy takie głupi, co nie potrafią dezinformować, tylko właśnie robią to tak, że wszyscy wiedzą z góry, że to kłamstwo. Ja uważam, że dezinformacja jest najbardziej podatna, jest miejsce na nią tak naprawdę stworzone wtedy, kiedy dziennikarz wychodzi z roli dziennikarza przekazującego informacje, a wchodzi w rolę publicysty, który uczy nas, jak interpretować życie. Kiedy mamy dzisiaj informację podaną, nawet w najlepszej wierze, to potem jest stawianych nam 3 czy 4 komentatorów, którzy nam tłumaczą, co my na ten temat powinniśmy myśleć. Profesor z uczelni X, dziennikarz z redakcji Y, politolog, no dopiszmy sobie, co tam chcemy. I my zamiast wyciągać sami wnioski, czekamy na tą papkę, która jest przekazywana i to tu jest to niebezpieczeństwo. Bo my wtedy przyjmujemy bezrefleksyjnie tą optykę tego, co oglądamy. I tutaj nie ma lepszych i gorszych. Będę stał tutaj akurat bardzo silnie przy tym, bo jakościowe dziennikarstwo paradoksalnie jest też z obu stron. I najlepiej to pokazują te krytyczne momenty. 10 kwietnia, 24 lutego, te takie daty wytrychy. No to tutaj media dały radę. Potrafiły zweryfikować informacje, potrafiły za nią nie gonić, przynajmniej do jakiegoś czasu. Problem pojawia się tak naprawdę dopiero wtedy, jak mamy to normalne życie i znudzenie tą sytuacją bieżącą. Przy okazji szczepień dezinformacja kiedy była tak naprawdę powszechna? Nie wtedy, kiedy ludzie stali w kolejkach do punktów szczepień, tylko jak oni się już przebiegli po tych punktach szczepień i zaczęły świecić tam pustki. Wtedy ludzie zaczęli przyjmować dezinformację, wtedy ona była najbardziej szkodliwa. Coś było wprowadzane do naszej infosfery przez 6-8 miesięcy, ta legenda się tam gdzieś budowała i ktoś mówił, o popatrz, te szczepienia są. No nie idź tam, zobacz, poczytaj, bo tutaj taki mówił, taki śmaki, nie warto. I wtedy są, bo wtedy pozostają do przekonania ci, którzy są po środku, którzy sobie jeszcze nie wyrobili opinii. I tak samo było przy okazji wojny na Ukrainie. Kiedy, ja pamiętam, jak słyszeliśmy już od razu na początku, że będziemy mieli problem ze zbożem. I problem ze zbożem nie był wtedy, kiedy zostało to trąbione w zeszłym roku, bo wtedy nie było tego problemu. Ten problem pojawił się teraz, kiedy pojawiły się jakieś nieścisłości polityczne. I tu mamy problem, bo my żyjemy tak naprawdę, nasze społeczeństwo rezonuje względem tego, co mówią nam politycy. Jeżeli politycy zachowują się odpowiedzialnie, to wtedy my mamy prostotę też w wyłuskiwaniu tego, co jest dezinformacją. Więc w mojej pracy, jeżeli ktoś by mi zadał pytanie, o czym ja sobie marzę, żeby moja praca była prostsza, to moja praca potrzebuje tego, żeby coś było wyciągnięte spoza politycznego sporu, coś, co jest bezsprzecznie ważne, czyli na przykład bezpieczeństwo narodowe, o czym powinniśmy w jakiś rozsądny sposób dyskutować. No okej. Okay. Telefonik, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Super. Bartosz z Wałbrzycha z tej strony. Miałem parę kwestii, ale muszę się troszkę ograniczyć, bo mamy czasu ograniczoną ilość. Jeśli chodzi o COVID, to jest ciekawa sprawa, gdyż tak naprawdę to był sprawdzian dla mediów, dla nas i można powiedzieć, że to się na szczęście wszystko w miarę pozytywnie rozwiązało, gdyż to już nie jest taki ważny temat, ale rzeczywiście na co bym chciał zwrócić uwagę, to to, że
tak naprawdę nie było wiadomo, z jakich źródeł czerpać, ale również był problem ze źródłami, z dostępnością źródeł i z ich korzystaniem. Bo na przykład tutaj wiele osób się wypowiada na czacie krytycznie w jedną, w drugą stronę, a ludzie są znani z tego, że lubią zajmować stanowiska i jakieś bardzo wyraźne, i bo to jakieś tam jest ułatwienie dla umysłu. Ale ważna rzecz, bo na przykład szczepienia do pewnego momentu były uzasadnione, bo dajmy na to, był wariant Delta, zakaźność była bardzo, była względnie dobra, względnie nieduża, a śmiertelność bardzo wysoka. Wtedy oczywiście wyszczepmy jak najwięcej osób, uzyskamy tą populacyjną odporność. Ale wtedy okazuje się, że wirus mutuje, mamy wariant Omikron i niestety patrzymy na współczynnik zakażalności. On jest kilkukrotnie wyższy, gdzieś w granicach odry, tego, który ma choroba odra. I nagle się okazuje, że śmiertelność jest dużo niższa, zakaźność jest duża. Odpowiedni ludzie, że tak powiem, gdzieś tam za granicą podrapali się po głowie i mówią, no tak, no teraz no to już my tego nie zatrzymamy. A niestety u nas w Polsce, z tych źródeł, które ja gdzieś tam miałem, nie było tej refleksji i dalej w dalszym ciągu była narracja, szczepmy się, odporność populacyjna, a poniekąd te informacje już wedle najnowszych informacji to już nie było prawdą, więc tutaj jest problem, że nawet często nasi rządzący, osoby, którym powinniśmy zaufać, tak jak tutaj pan Mateusz na początku wspomniał, one też nie potrafią korzystać z tych informacji i po prostu one też tracą autorytet w naszych oczach. I tutaj jest problem autorytetów, komu tak naprawdę ufać, jak dotrzeć do tych źródeł tak naprawdę. Teoretycznie mamy Google'a, tak, ale, no, ale jednak my możemy pewne rzeczy zrobić, natomiast niestety tutaj rządzący, dajmy na to, czy odpowiednie instytucje też powinny z tych źródeł korzystać. I jeśli one tego nie robią, no to one tracą autorytet. I tak naprawdę tutaj czy jakiś komentarz ewentualnie z waszej strony, czy ze strony z pana Mateusza, jakaś refleksja na ten temat. Jak wtedy mamy ufać tym, dajmy na to, rządzącym, gdy oni też niestety gdzieś im to umyka? I akurat mogę na to zerknąć, gdyż jestem z wykształcenia mikrobiologiem, więc gdzieś to mogłem zerknąć i wiedziałem, do jakich źródeł sięgnąć. Natomiast no niestety nikt wtedy, znaczy nikt, bardzo niewiele osób potrafiło tak trzeźwo ocenić sytuację i dotrzeć do tych właściwych źródeł i nadążać za najnowszymi danymi. I rzeczywiście, no, prawda, każdy pasażer dąży do tego, żeby żywiciela nie wykończyć, tak samo wirus. I on się teraz świetnie zaczął rozprzestrzeniać, natomiast już nie zabija, przynajmniej dużo mniej. No i post factum my to wiemy, ale te wszystkie rzeczy widzieliśmy na bieżąco. Natomiast moglibyśmy wiedzieć, ale niestety te informacje do nas bardzo trafiały z dużym opóźnieniem albo wcale. A ludzie szarzy to już w ogóle nie mieli gdzie takich informacji przeczytać, tylko gdzieś na zagranicznych stronach, na kanałach lekarzy, gdzieś tam takich starających się zachować trzeźwość umysłu. Ale jak dotrzeć do tak trudnych źródeł, do tak niewielu osób, które próbują logicznie te argumenty rozważać obu stron. To jest trudne, bo Google też jest pełne śmierci i jak tutaj sobie poradzić z tymi źródłami tak naprawdę i z ich wiarygodnością i z tym przepływem informacji. Dziękujemy bardzo. Znaczy to pytanie jest bardzo celne i tutaj możemy pokazać jedną zasadniczą kwestię. Pamiętam też przy okazji procesu szczepień też żeśmy go osłaniali, powiedzmy, pod kątem tego, czy jest tam dezinformacja, czy też nie. Ja pamiętam, że podnoszone były na przykład kwestie bezpieczeństwa szczepień. Tam grzmiano, że trzykrotnie zwiększyła się na przykład liczba zachorowań na serce, kiedy tak naprawdę bardziej ryzykują ci, którzy jedzą codziennie schabowego, bo mają kilkakrotnie wyższy ten odsetek możliwości zachorowania na serce wtedy, kiedy jemy tłusto na przykład, tak? Więc ta dezinformacja w tym przypadku, ona dotyczyła na przykład wyrywkowości tych danych, które były podawane. Natomiast błędem na pewno z perspektywy czasu, ja mogę dzisiaj powiedzieć, że błędem było w moim odbiorze to, że na przykład za bardzo komunikowano, że coś jest na 100%, bo życie pokazuje, że mało rzeczy jest na 100%, oprócz śmierci. Niektórzy twierdzą podatków, ale są i tacy magicy, którzy i to potrafią sobie odczarować. Więc de facto chodzi o to, że jakby w tej chęci przekonywania ludzi
za bardzo od razu postawiono na wysokie C, bo to nie jest tak, że to nie były wiarygodne dane dotyczące stuprocentowej skuteczności, bo one takie były. Tylko trzeba było wtedy już od razu pomyśleć o gwiazdce, że może z biegiem czasu niestety trochę spaść ten współczynnik i on się zatrzyma gdzieś w okolicach 90 na przykład albo 80. I to tu jest kłopot, że my dzisiaj stojąc przed wyborem, czy my jesteśmy w stanie, przypominam, że o polskim, mówimy o polskim społeczeństwie, które jest generalnie niechętne takim dodatkowym szczepieniom, bo ja powiem szczerze, ja sam nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem, bo będąc ojcem trójki dzieci, ja trochę też poprzeżywałem po szczepieniach jakichś odczynów niepożądanych, odczynów poszczepiennych i nie wiem, jakiegoś nieukojonego płaczu, co jest druzgocące dla młodego rodzica. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla mnie jakiś wakcynolog, który mi mówi, jak interpretować dane, na przykład pan Grzegorz Cesak, który jest niesamowitym autorytetem w tej dziedzinie. I kiedy on interpretuje jakieś rzeczy, to ja mu ufam, bo on wiem, że jemu się, on generalnie jest wykształcony w tym temacie. Ja nie potrzebuję do tego reumatologa albo jakiegoś innego fakira, który mówi, że będzie mnie herbatkami leczył i on przeczytał pewien preprint, bo to tu chodzi o jakość informacji. I oczywiście każdy analityk może się w jakiejś sferze, w jakimś zakresie pomylić. Natomiast to od razu było pewne, że ta pomyłka nie będzie skutkowała falą zgonów, tylko to będzie skutkowało tym, że 0,0000x zmieni się na 0,000x razy 2. Więc to jest ten tak naprawdę ten detal, który nam gdzieś w tym wszystkim umyka. Bo ja tutaj z zadającym pytanie się co do zasady zgadzam. Można nie ufać rządzącym, bo to są politycy, to jest normalne. Więc popatrzmy na autorytety. Więc jeżeli ten autorytet to mówi, to na Boga nie szukajmy autorytetu tam, gdzie go nie ma, czyli nie pytajmy reumatologa, co on myśli o wakcynologii, bo to są w ogóle dwa różne sporty. Z drugiej strony jest takie popularne hasło, wyłącz telewizję, włącz myślenie. Oczywiście. Więc odetnij się od mediów, zacznij myśleć samodzielnie. To ładnie brzmi. Gorzej, jak jesteś, mówiąc brzydko, durniem bez szkoły, to wtedy odwrotnie. Raczej słuchaj innych niż wiesz sam sobie, bo no, nie masz potencjału intelektualnego, żeby z pewnymi tematami się zmierzyć po prostu. My, żeby poznać zjawisko dezinformacji przy okazji szczepień, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy przeżyli szpital, wcześniej się nie szczepili, a potem zadeklarowali, że chętnie by opowiedzieli o tym, jak bardzo się mylili. Mhm. I te historie były do siebie szalenie podobne. Ludzie zaczynali szukać na, jakby, to jest pewien background, powiedzmy, tego, jakim ten człowiek jest, tak? To jest człowiek, który szuka, jest z jakiejś mniejszej, z mniejszego miasta, szuka raczej jakiejś własnej drogi do pozyskiwania swoich informacji i wtedy wpada w ten kanał, że szuka właśnie wyłącz telewizję, włącz myślenie, bo on szuka jakiejś unikalności, która pozwoli mu w tym życiu się w jakikolwiek sposób wyróżnić. I to powoduje, że zaczyna szukać tego nie mainstreamowego źródła informacji i nagle okazuje się, że on tak naprawdę sam poszukuje treści, które go jeszcze bardziej utwierdzają w tym, żeby on podjął decyzję. I miga się od tego tak długo, aż jest już za późno, zachorował wtedy, bo takie to były takie historie, że jakaś pani na przykład mi opowiadała o tym, że ona tak daleko szukała tego potwierdzenia i tak bardzo lubiła się kłócić z innymi, pokazując, że ona jest inna, aż wreszcie wylądowała na ojomie. Mówiąc krótko, nie ma złotej porady. Nieufność tak, ale są takie sytuacje, gdy trzeba zaufać, bo po prostu czas nagli. Nie, zawsze jest jeden podstawowy wariant, że w sytuacjach ważnych my musimy się odwoływać do zaufanego źródła komunikacji. W przekazie bezpieczeństwa narodowego normalnym będzie, że będą to politycy i musi to być rząd. Sorry. W sensie, ja wiem, że to jest, zawsze będzie kiepskie, politycy mają generalnie kiepską pracę. No wiesz, to widzisz na przykład, strażacy, że ministrem obrony narodowej, no nie teraz, ale wcześniej jest Antoni Macierewicz, no to, no sorry, no nie ma szansy, żebym ja pomyślał, okej, dobra, ufam mu w to, co on mówi. Ale przecież za tym są jeszcze urzędnicy. Nie możemy patrzeć i personifikować z jedną osobą całości. Możemy się z kimś zgadzać lub nie. I to naprawdę nie powinno nigdy stanowić tego, czy my ufamy w instytucje państwa. Bo ona, to jest chyba Włókowicz tak kiedyś powiedział o Legii, że w niej nigdy nie jest ani tak dobrze, ani tak źle, jak pisze się w mediach. I tak samo jest z polityką, a właściwie z zarządzaniem państwem. Oczywiście jest w Polsce masa paździerzu. Nie ma co tutaj w ogóle nawet owijać w bawełnę. Natomiast jest masa krytycznych miejsc, które działają pełną parą i myślę, że bezpieczeństwo narodowe, mogę powiedzieć z całym szacunkiem dla ludzi, którzy tam pracują, przecinam się z nimi niejednokrotnie w różnych gremiach, tam są ludzie, którzy myślą do przodu i wiedzą, co robią.
Więc musimy jednak wyposzczególnić te rzeczy, które są dla nas szalenie istotne, szczególnie w roku wyborczym, co podkreślam, bo nie trudno sobie wyobrazić, że za chwilę będziemy mieli kolejną zabłąkaną całkowicie przez przypadek rakietę i będzie podważany na przykład wynik wyborów. Więc ja na przykład żyję w przekonaniu, że każdy dzisiaj polityk, który na przykład próbuje robić kampanię na tym, że zobaczycie, że nie będzie, to nie będą uczciwe wybory, to już pachnie naprawdę rzeczami, które grają po stronie wschodniej. Naprawdę. Telefon. Halo? Halo? Cześć, witam. Cześć, dobry wieczór, Krzysztofie. Miło przejść na ty. Cześć. Cześć, Mateusz. Cześć. Już od kilku dobrych lat jesteśmy na ty. O. Jeszcze z czasów parlamentu studenckiego. Okay. Więc dzwonię dodać troszeczkę otuchy, a poza otuchą może pytanie z kategorii rola i zagrożenia, które niesie za sobą ChatGPT w kreowaniu treści, a także wideo kontentu całego i w jaki sposób, jakim narzędziem będzie można sprawdzić, która treść powstała przez człowieka, która przez sztuczną inteligencję. Życzę miłego wieczoru i powodzenia w dalszej rozmowie. Dzięki. ChatGPT to jest w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o ten kontekst mój dezinformacyjny. Dla mnie na przykład mega... ChatGPT mnie oszukał. No. Ostatnim akapitem książki Lalka. Potem wymiguje się, mówiąc, że nie był podpięty akurat a co mnie tego tak roku. Nie? Ale jeżeli my żyjemy dzisiaj w sytuacji, kiedy dalej są ludzie, którzy nabierają się na tak zwany nigeryjski przekręt, to znaczy księcia, który ofiaruje nam jakąś wielką sumkę, bo tak się przypadkowo zdarzyło, że się przekręcił i mamy to zapisane, ale musimy tam jakąś kwotę przelać, żeby uruchomić te pieniądze, to ja się pytam w sumie, na co mi ten ChatGPT, żeby jakby dezinformację robić. Oczywiście to jest zagrożenie na zasadzie dostępności źródła, bo ja mogę dzisiaj, nie wychodząc z domu, za pomocą komputera, mogę sam poprosić go o to, żeby stworzył treść manipulacyjną i że ja sobie ją roześlę, gdzie chcę, ale na koniec to i tak... To, nie wiem, zwiększy się skala, że nie będziemy dostawać tych maili 5, tylko dostaniemy ich 15. I to jest tak naprawdę główne zagrożenie dziś, bo dla mojej pracy na przykład ja mam przeświadczenie, że zmienia się niewiele, biorąc pod uwagę ten ostatni styk. No dobra, zostawmy sztuczną inteligencję, bo to ten temat mamy już, mam wrażenie, w kanale sportowym przerobiony i to przez specjalistów o sztucznej inteligencji. Dlatego tak jest. Natomiast chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo to mi nie daje spokoju. Tak. 1700 troll kont. Szkodliwych kont. Szkodliwych. To nie są koniecznie troll. Właśnie. Jakie konta zaliczyłeś do szkodliwych? Co to znaczy 1700 szkodliwych kont? To są te ruskie konta? Ta farma troli w Petersburgu? Czy co to jest? Nie, to są konta, które w jakiś sposób wpływają negatywnie na naszą komunikację w internecie. Ale kto to jest? Kto za tym stoi? To są przypadkowe konta, że po prostu jest ktoś, kogo uważasz za szkodliwego, a siedzi sobie w Ostrołęce i po prostu ma taki, a nie inny punkt widzenia i podkręca? Bywa i tak. Czy to jest odgórnie sterowane konto, które ma siać zamęt w Polsce? My mamy jakby ustawiony nasze wykrywanie na to, żeby, tak jak mówiłem, dotknąć tej treści, która jest szkodliwa. To znaczy najczęściej, tak jak rozpisywałem, jakby pokazywałem to wcześniej, chodzi o misinformation, czyli o bycie tym pudłem rezonansowym, czyli rozprzestrzenianie tych szkodliwych treści, które ta rosyjska propaganda nam próbuje zaaplikować. Natomiast tym, o co pytasz, czyli gdzie jest ten początek kłębka, no podałeś dość dokładną liczbę, 1700. Tak. Pytam o to, kogo zaliczasz do tego elitarnego? Chcesz imienia i nazwiska? Czy o co chodzi? Nie, chcę poznać system, jak zostać zaliczonym przez ciebie do elitarnego grona trollkont. Bierzemy pod uwagę to, jakie skutki daje to, co ktoś publikuje w internecie. Jeżeli widzimy na przykład odniesienie do rosyjskiej propagandy, czyli na przykład, nie wiem, stwierdzenia dotyczące tego, że Polska zajmie zachodnie okręgi Ukrainy, albo że Ukraińcy zabierają nam miejsca w szpitalach, co też było bardzo powszechnym fake newsem, w sensie takie doniesienia. Więc patrzymy na to, co się mówi, jakie treści są rozpowszechniane. Janusz Korwin-Mikke to jest troll konto? No nie, no to jest polityk. No właśnie, może jest... przecież on takie treści głosi, jakie ty uważasz za szkodliwe. No tak, ale ja nie... To zaliczasz go do tego 1700 kont? Nie, my polityków nie ruszamy.
Okay. Z żadnej ze stron nie ruszamy polityku. Rozumiem, no dobra, no to mów dalej. Dla nas liczy się tak naprawdę, bo ja muszę ufać, w którymś miejscu ja też muszę ufać, więc nie mogę zaprzeczyć, że nie wiem, ja nie jestem władny do tego, żeby nazwać kogoś agentem na przykład wpływu chociażby, albo chociażby idiotą, też wolę nie nazywać. Mhm. Więc tutaj musimy być ostrożni. Tak naprawdę nie liczy się do końca to, kto za tym stoi, tylko co robi, jaki to ma skutek. Bo tak naprawdę te pytania, które teraz zadajesz, one prowadzą nas do tego, żeby wejść z tą dyskusją na pole, na boisko, które jest dogodne dla dezinformujących, bo cały ten sport polega na tym, żeby podważyć nasze zaufanie do instytucji, jaką jest demokracja. To znaczy ludzi, którzy walczą z dezinformacją, na przykład posądza się o to, że są przeciw wolności słowa. Że niby na przykład moja praca dotyczy cenzury prewencyjnej, co nie jest prawdą. Moja praca dotyczy tego, że ja zbieram sobie i my sobie zbieramy, mój zespół zbiera sobie informacje na temat tego, co bzdurnego wypisuje się szkodliwego w internecie i przygotowuje kampanie edukacyjne, żeby rozbroić tę szkodliwą treść. A czy w takim razie ja nie jestem powstanie lista 1700 szkodliwych kont w internecie? Jeszcze raz, przepraszam? Czy powstanie taka lista? Tak. Te konta są szkodliwe. Ona jest. To gdzie znajdę listę szkodliwych kont na Twitterze? Ale nie, my ją kiedyś publikowaliśmy, a potem bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że to nie ma najmniejszego sensu, bo jest dyskusja o tym, że my kogoś próbujemy na przykład w jakiś sposób oczernić, tak? To nie o to chodzi. Całkowicie nie o to chodzi. Bo rozmawiamy o rzeczach nieuchwytnych. Czy można myśleć w Polsce, że popiera się Rosję? Tak, można. To nie jest zakazane prawnie. Zakazana prawnie jest tylko pochwała wojny napastniczej. Więc mamy na przykład konto, które dezinformuje stale, jest podpisane z imienia i nazwiska, był kandydatem na przykład z jakiejś partii X i my wiemy, kto to jest, ale to jest zgłoszenie, które jest na naszej linii do odpowiednich służb, żeby one sobie zweryfikowały, czy to jest agent, czy też nie jest agent. Ja nie mogę się tym zajmować, bo ja jestem po to, żeby uwiarygadniać w ogóle, jaki jest sens patrzenia na dezinformację, nie po to, żeby kogoś piętnować, tylko żeby się nauczyć walczyć z tym zjawiskiem. Dlatego na przykład, jak ktoś na przykład pisze, że teraz popularny temat, rzeź Wołyńska. Bardzo popularny temat, on nas zawsze będzie jakoś elektryzował. W pewnych gremiach jest on bardziej ostry, w innych mniej. I ja nie jestem w stanie wyznaczyć, gdzie jest granica między tym, że człowiek stara się prowadzić dyskurs zgodnie z tym, co on myśli, a na ile on działa na jakiejś inspiracji po drugiej stronie. Ale mogę za to stwierdzić, czy w danym okresie czasu tego typu dyskusja jest zasilana przez konta, na przykład, nie wiem, podawana przez konta, jakieś boty, trolle, kto wchodzi w interakcję z tymi kontami. Ja jestem w stanie zweryfikować za pomocą OSINT-u, czyli tego białego wywiadu, jestem w stanie zweryfikować, zeskorować właściwie, czyli odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań, żeby powiedzieć, czy coś jest treścią szkodliwą, czy też nie. Czy ja na przykład widzę, że Pieskow o czymś coś mówił w zeszłym tygodniu i ktoś teraz całkowicie przypadkowo mówi dokładnie tymi samymi tezami, czy też nie. Ja muszę szukać w swojej pracy twardego odniesienia. I nasza praca jest niestety na tym cienkim marginesie między polityką a społeczeństwem i my musimy iść środkiem polskiej drogi. Bo bez tego będziemy wtedy szli właśnie w kierunku, żeby kogoś napiętnować, żeby ktoś na przykład komuś wydać jakiś pozew, oskarżyć kogoś. A to w ogóle nie o to chodzi. My musimy się nauczyć z tym walczyć, ale nie na zasadzie wskazywania palcem i na przykład piętnowania. Bo jest i Ksiński, czy i Grekowski i ja tak naprawdę powinienem się skupić, żeby tak umieć z nim dyskutować, żeby ktoś, kto obserwuje moją dyskusję z Ksińskim lub i Grekowskim, zmienił zdanie na bazie tego, co ja do niego komunikuję. Żeby nie starać się Ksińskiego przekonać, tylko starać się przekonać obserwatora tej rozmowy. Okej, okay. Zaraz do tego wrócę. Mhm. Teraz telefon. Halo? Witam, Tomek z Częstochowy. Pozdrawiam Stano. Pozdrawiam. Pozdrawiam Mata. Dzięki. Ja mam takie pytanko, bo my tutaj weszliśmy chyba trochę za bardzo w politykę. I ja bym się chciał dowiedzieć, co w ogóle ta organizacja NASK robi za, jak się domyślam, nasze pieniądze, żeby likwidować takie właśnie fejkowe organizacje, takie różne przekręty. A drugie pytanko mam takie, co w ogóle ma wspólnego z tym ta cała rozmowa tutaj o polityce, no bo to jest chyba trochę już za grubo poszło w politykę,
bo my tutaj mieliśmy właśnie o weryfikowaniu i teraz mam pytanie... Ale w którym momencie? Bo ja nie mam takiego wrażenia, że rozmawiamy o polityce. Tak jestem zdziwiony trochę twoim komentarzem. W którym momencie tak to odebrałeś? Trochę tutaj poszło już politykę za grubo. No, cały czas rozmawiamy o tej rusyfikacji, o tych Wagnerowcach i tak dalej. Cały czas się te tematy przewijają, a... Drugie pytanko, które bym miał. Wszystko możesz nazwać w takim razie polityką. No. Okej, okay, dawaj kolejne pytanie. Słuchaj, można. Drugie pytanko to właśnie mam o to, jak weryfikować te informacje, przez jakie serwisy, bo tutaj Mateusz wspomniał o serwisie Google i no generalnie Google to też jest taka wyszukiwarka, która clickbaitami się posługuje i tak dalej. Także gdzie dobrze sprawdzić informacje do weryfikacji? Mhm. Dzięki, pozdrawiam. No jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, ja też nie mam jakiegoś wrażenia, że poszliśmy w politykę. W sensie wszystko, co nas otacza, jest polityką, więc jakby nie chciałbym, żebyśmy od tego uciekali o tyle, że faktycznie chciałbym, żebyśmy uciekli od partyjniactwa, bo to chodzi o to, żeby rozdzielić partyjny temat od tematu politycznego. To, z czym siedzimy, jest polityką. Chcąc, nie chcąc, niestety ono będzie polityką. Ale na pewno nie chciałbym, żeby ktoś jakby brał pod uwagę, że my w którąś stronę tego politycznego sporu się kolebocemy, bo właśnie chcemy iść środkiem. To jest dla nas bardzo ważne. No i pytanie było to, co NASK robi realnie. No my współpracujemy przede wszystkim z tymi big techami, czyli z Twitterem, z Googlem, z teraz X-em, a nie Twitterem, z TikTokiem, żeby te sieci jak najszybciej czyścić z tego, co jest szkodliwe realnie, tak? Czyli coś, co... I w jaki sposób czyści się? W jaki sposób czyści się Twittera? Zgłaszamy. Wasze zgłoszenie ma większą siłę niż... Tak, niż bo my mamy najczęściej jakieś kanały dotyczące trust flaggingu, czyli jesteśmy po prostu zweryfikowanymi dostarczycielami tych treści i one są w innym kanale niż zwykłego użytkownika analizowane przez inny zestaw osób, które są bardziej wprawione w te tematy. Bo w Polsce rzadko widuję takie dopiski, jak na Twitterze, będę tej nazwy się trzymał, jak na Twitterze zagranicznym, tak to ujmę, gdzie czasami jest tweet, a pod nim ramka. Representative of the... Ten tweet zawiera informacje nieprawdziwe, albo tam trzeba dodać kontekst. Tak. Mam wrażenie, że z waszej strony dość rzadko widzę tego typu... Reakcji. Twitter to jest w ogóle kapitalny temat na osobny hate park, bo to jest miejsce, które pogodziło się z tym, że sobie nie radzi całkowicie z dezinformacją, jest totalnie otwarte. Mhm. Czyli to jest jedyne miejsce tak naprawdę, gdzie jesteśmy w stanie ją najlepiej bez żadnych ograniczeń wyszukiwać, ale też nie ma żadnych realnych bezpieczników, które powodują, że nie można ich w jakiś sposób zakładać, tych na przykład kont, klastrów całych kont trollerskich. Natomiast my nie jesteśmy dla Twittera praktycznie żadnym rynkiem. U nas jest, nie wiem, 4 miliony użytkowników X-a. No to w takim razie jak walczycie na tym Twitterze, bo powiedziałeś, No mamy, wiesz, mamy szybką ścieżkę, no mamy szybką ścieżkę, tylko ta ścieżka jest obarczona tym problemem, że tam na przykład nie ma polskich fact-checkerów, tak? I twoje zgłoszenie często trafia do pana jakiegoś z Singapuru albo z Indonezji i on generalnie wrzuca banderę w translatora i zamiast bandery wychodzi mu flaga na statku. Więc to jakby Twitter sobie w ogóle z tym nie radzi. To jakby biorąc pod uwagę jeszcze przemiany, jakie ostatnio się w tej platformie dzieją, to wygląda tak, że jak mieliśmy, kiedyś po prostu wysyłaliśmy na przykład paczki z tymi wyszczególnionymi treściami i nie wiem, w tydzień, dwa, 30 do 30% z nich znikało. Dzisiaj jest tak, że my tak naprawdę dopiero nawiązujemy na nowo relacje, bo wszystkie osoby, z którymi te relacje wcześniej mieliśmy, zostały po prostu zwolnione. Mhm. Więc dziś te relacje odbudowaliśmy i to tak nie wygląda. Natomiast z Googlem, z Facebookiem, czyli z Metą i z TikTokiem mamy fajne relacje. To się naprawdę fajnie rozwija i tamte treści tak naprawdę mają nie dość, że wysoką mamy skuteczność w ściąganiu tego typu rzeczy, to dodatkowo oni są Polakami, więc mają też w Polsce swoje siedziby. Więc to jest dużo prostszy temat. Natomiast to jest tylko część naszej pracy. My robimy raporty przede wszystkim, analizujące to,
co się dzieje w polskiej infosferze. One są w strukturze tygodniowej prezentowane do wszystkich zainteresowanych instytucji, które po nie zgłaszają. Dodatkowo jeszcze cały czas próbujemy pracować też nad algorytmami sztucznej inteligencji, które będą nam pomagały lepiej analizować w ogóle tę treść, bo to dziś przypomina szukanie muszelek na pustyni albo na plaży. Mamy piasek, kamyszki i muszelki i my dziś ziarnko po ziarnku musimy przepatrzeć to, co tam widzimy. Jak widzimy coś grubszego, no to się zastanawiamy, czy to jest kamyszek, czy to jest muszelka. Sztuczna inteligencja pozwoli nam to od razu przesiać ten piasek i będziemy się już mogli tylko zastanawiać nad tym, czy to jest piasek, czy to jest kamień, czy to jest muszelka. Więc tak naprawdę my zajmujemy się alertowaniem, że jak widzimy, że coś już się zadziało w internecie niedobrego, to my od razu eskalujemy tę sprawę, żeby pozyskać jak najbardziej precyzyjną informację, na przykład, nie wiem, od Państwowej Agencji Atomistyki, żeby się dowiedzieć, czy chmura toksyczna właśnie płynie nad Lublin, czy to tak naprawdę jest tylko ściema. I wtedy jesteśmy w stanie wydać na przykład jakiś komunikat, że dzisiaj w sieci pojawiła się taka treść dezinformacyjna, uważajcie, unikajcie, została taka technika, czyli taka należy, należy was zaobserwować, tak? Zachęcam, włącz weryfikację, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku, więc warto. I tam tak naprawdę clue naszej pracy, czyli to edukowanie. Okay. Telefon, halo? Cześć, Marek z Warszawy. Cześć. Ja mam takie pytanko, tutaj już gość przed chwilą częściowo odpowiedział, ale tak naprawdę w tej chwili jesteśmy zalewani mnóstwem informacji z różnych stron i tak naprawdę jak w dzisiejszych czasach ocenić, co jest na 100% prawdą, a co nie jest. No bo na przykład tutaj pojawił się temat, nie wiem, wojny w Ukrainie, tutaj dezinformacji na przykład rosyjskiej, ale my też tutaj mamy jakby narrację dosyć mocną też z drugiej strony, tak, tego konfliktu, szczególnie ze strony amerykańskiej, jak na przykład, no my tutaj jesteśmy prosto w stanie jakby tak znaleźć dezinformację rosyjską, ale na przykład z drugiej strony, czy tutaj NASK robi coś jakby, żeby też znaleźć właśnie dezinformację z tej drugiej strony, że na przykład mamy bardzo dużo na przykład jakichś artykułów w różnych portalach, że na przykład są źródła anonimowe, to też świadczy o tym, że to tak nie jest do końca wiadomo, czy to jest jakby taki nieuspuszczony, żeby dać jakiś przekaz, czy też nie wiadomo, czy to jest prawda. Więc pytanie jest takie właśnie, jak na 100% w dzisiejszych czasach ustalić, czy coś jest prawdą, czy coś nie jest, obojętnie, czy jesteśmy na przykład po jednej stronie konfliktu, czy po drugiej. To tyle, dziękuję bardzo. Dzięki. No, NASK sprawdza wszystko. W sensie my nie mamy barw ani partyjnych, ani narodowych i mogę powiedzieć, że staramy się nie tylko w języku polskim, rozbudowujemy też tą kompetencję, żeby po rosyjsku, po chińsku, czy w jakichś innych językach również bardziej popularnych te treści na temat Polski wyłapywać. Natomiast to, co jest ważne, to żeby powiedzieć otwarcie, bo tego politycy właśnie tego nie mówią, no jesteśmy obiektem operacji informacyjnej również ze strony ukraińskiej. Tak, jesteśmy. To patrzymy na wojnę dzisiaj, patrzymy na wojnę oczami Ukraińców, bo tego chcemy zwyczajnie. My im kibicujemy. To jest emocjonalny aspekt tego całego działania. I niestety przez to zdarzenie się... No mamy Wyspę Węży, to jest pierwszy przykład. Ale w ostatnim miesiącu w czym nas okłamali? Ale w ostatnim miesiącu to są już bardziej przepychanki natury politycznej. Co z tym zbożem? W jaki sposób mamy ułożyć relacje po wojnie? Czy nie wiem, ostatni bardzo taki tekst, który był ciekawy, dezinformacja dotycząca tego, dlaczego Szachtar Donieck gra nie w Warszawie, tylko gdzieś indziej, nie? Bo nagle się pojawiła sytuacja, że już budowano, że pogorszyły się relacje polsko-ukraińskie, dlatego na pewno Szachtar będzie grał w Hamburgu. A prawda jest taka, że no Legia, zapomniano o tym, że Legia też gra w europejskich pucharach w tym roku, więc zgłoszenie tego stadionu jest cokolwiek ryzykowne. W zeszłym roku, jako że nie grała, no to było to dużo prostsze. I zwyczajnie po prostu wybrali inną miejscówkę, a dopisano do tego całkowicie inną... Nie, no jest sporo stadionów w Europie, które gorsze od dwie drużyny. Zaczynając od San Siro.
Okej, okay, ale to nie jest moja decyzja. W sensie ja mówię to, co przeczytałem, więc okay. to jest całkowicie inna rzecz. Natomiast to jest taka rzecz, która ostatnio w jakiś sposób po stronie ukraińskiej wypłynęła, że zobaczycie, to przez to, żeście nam nie chcieli tego zboża puścić, no to my to wam tego Szachtara, tą Ligę Mistrzów prawdopodobnie zabierzemy. Wcześniej wspomniałeś w sprawie ukraińskiej o takim graniu na emocjach Polaków, typu, że Ukraińcy mają pierwszeństwo do przedszkola. No, masa było zarzutów wobec nich, że mają za dobrze w Polsce. Tak. I tam pojawiały się właśnie informacje fejkowe, które miały wywołać jakieś tam negatywne emocje. Kto tym zarządza? Emocjami czy reakcją na to? Wywoływaniem tych emocji. Puszczaniem tych fejkowych informacji. Kto tym zarządza? To jest dobre pytanie, tylko tak jak mówię, my się w ogóle na tym nie skupiamy, bo to nie jest naszym... A dlaczego nie... Czy to nie jest tak, że powinniście iść do źródła i odłączyć? Są od tego odpowiednie służby. Tym to się zajmują służby, które zajmują się kontrwywiadem, czy wojskowym, czy cywilnym. No ale wy zajmujecie się internetem w Polsce, zarządzacie internetem w Polsce. Tak, robimy to w ramach prawa. Jeżeli pojawi się taki przepis prawa, który będzie stanowił, że NASK może interweniować w takiej sytuacji, nie widzę najmniejszego problemu. Ale czy wy jesteście, czy możecie na przykład powiedzieć temu i temu typowi odcinamy internet i choćby tam próbował się połączyć... Nie. Przez najbliższe 100 lat nigdy się nie połączy. Albo spowalniamy go tak, żeby nic mu się nie wczytało. Czy oczywiście NASK prowadzi rejestr domen.pl, więc to, co się w domenie.pl znajduje, może na wniosek odpowiednich służb zostać odcięte. Natomiast to musi być naprawdę gruby przykład oparty prawnie, bo my zapominamy o tym tle legislacyjnym. My dziś nie mamy kompetencji prawnych, żeby coś ściągać. Dlatego nasza praca jest typowo naukowa. NASK to jest Państwowy Instytut Badawczy przede wszystkim. I też chciałem tutaj jakby zwrócić uwagę na to, że to też nie do końca w tym całym sporcie o to chodzi, bo my dziś próbujemy spłacić dług zaciągnięty jeszcze z ery radio. Jak wynaleziono radio, potem telewizję, my dalej nie umiemy konsumować treści w odpowiedni sposób. I cały czas odkładamy tą dyskusję, co kolejny skok technologiczny. My skupiamy się na tym, jak przylepić plaster na złamaną rękę. My mamy złamaną rękę, my nie potrafimy konsumować treści. Tak samo jak i nie potrafimy robić z radia, z telewizji, nie umiemy przeczytać jej w gazecie, tak samo nie umiemy tego zrobić w internecie. To jest dawno nieodrobiona praca domowa. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że my próbujemy pałką zmusić ludzi do tego, żeby lepiej konsumowali treść, bo to się do tego sprowadza. I potem się kończy. 10 razy wyjdzie ok, 100 razy wyjdzie ok, za 101 razem wjedziemy do Bogu ducha winnego człowieka, który się odwoła, będzie miał rację i cała w ogóle akcja idzie, para idzie w gwizdek. Ale dobrze, trzeba postawić na edukację. Jeśli jest w internecie namierzony typ, który jest ewidentnie szkodliwy, podaje fejkowe informacje, tak, żeby siać zamęt, tak, zajmuje się dezinformacją na terenie Polski, tak, to tego gościa namierzacie wy czy służby? Kto jest pierwszy? My go zgłaszamy, my jak widzimy coś, to zgłaszamy, a to co potem z tym robią służby, no to już jest ich weryfikacja. A jak ktoś chce mu odciąć internet, to wy czy służby? Internet, wiesz co, to jest źle powiedziane. No oczywiście, no prowajderem jest tam jakiś ktoś, gdzie wykupuje akurat abonament, my odpowiadamy jako NASK za rejestr domen. Okay. Więc jeżeli masz na kanał sportowy.pl, to możemy zdjąć, zdjęta była strona najwyższego czasu. Była zdjęta przez was czy przez służby? Znaczy, służby zawnioskowały, żeby ją zdjąć. Do was, okej. Okay. No, znaczy, no, generalnie NASK prowadzi rejestr domen. Wyłączyliście w tej formalnie szkody. Tak. Okej, okay. Natomiast służby o to wnioskowały, a nie wy? Znaczy, no to jest zawsze... No, bo to była taka cenzura, prewencyjna, cenzura, która nie do końca mi się podobała, żeby nie powiedzieć, że w ogóle mi się nie podobała. To rozumiem. Znaczy, jak mnie pytasz o sytuację związaną z domenami, tutaj specjalistą absolutnie nie jestem i szczerze powiedziawszy, z tego, co tą sytuację znam, to znam ją tyle, co z mediów. Mhm. Natomiast tutaj jakby ta finalnie z tego, co tam widziałem, no to wtyczka to finalnie to Netia chyba była tym, który odłączył formalnie. Widziałem taki Tomasza Zomera, taki wpis, że on wyzyskał tą informację z Netii, więc tutaj nie wiem nawet, czy NASK jest do tego stopnia jakby władny, żeby to zrobić. Po prostu nie jestem specjalistą. Tutaj masz mnie, nie mam tutaj wiedzy. Dobrze, odbieramy telefon. Halo? Halo? Cześć. Cześć, panowie. Dwie sprawy. Jedna do eksperta, jedna do ciebie, Krzysztof. Przeszedłem na ty z racji, że taka jest konwencja programu.
Dla eksperta bardziej taka prośba, bo widzę, że ma gadane i ogląda nas prawie 8 tysięcy osób, a temat, który chcę poruszyć, jest związany i z dezinformacją, i z cyberbezpieczeństwem, więc chciałbym, żeby przypomniał albo opisał niektórym taką kampanię, która miała miejsce na przełomie 2020-2021 roku, czyli kampanię Ghostwriter. Mam nadzieję, że Mateusz wie, o jakiej kampanii mówię, dezinformacyjnej. A do ciebie, Krzysztof, może to nie jest format, pomysł na ten format, w sensie Hyde Park, ale może na którymś z waszych tych poranków kanału sportowego. Słuchaj, bo mi się wydaje, słucham tutaj Mateusza, zgadzam się w większości z tym, co mówi, tylko jest trochę mało konkretów. Ja nie wydaje mi się, żeby będąc w Warszawie, mając pod ręką wielu ekspertów, nie spróbować zorganizować takich warsztatów z tego, jak tą dezinformację rozpoznawać. Na prostym wideo, prostym zdjęciu, prostym audio. Tutaj, żeby też tak, jakby to powiedzieć, nie zostawiać roszczeniowej postawy, no to dla ludzi też na czacie, bo też się o to dopytują, no to mogę na szybko zdradzić takie trzy hinty, jak to analizować. No to pierwsze co, no to jak macie zdjęcie i widzicie, że na tym zdjęciu jest wiele obiektów, a też podejrzewacie, że ono jest fałszywe, to potnijcie sobie to zdjęcie na mniejsze fragmenty i podejdźcie do analizy każdego takiego fragmentu jako osobnego zdjęcia. Do tego poza Googlem, o którym wspomniał Mateusz, możecie użyć czegoś takiego, co się nazywa Tiny Eye, czyli taka wyszukiwarka bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o grafikę. I ostatnim takim hintem na szybko, co mi przyszedł do głowy, to jak widzicie, szczególnie na Twitterze czy na tym X-ie, jakąś kontrowersyjną tezę, to weźcie ją sobie, skopiujcie, przejdźcie do wyszukiwarki na Twitterze i tą frazę wpiszcie w cudzysłów. Tak i jest. Zobaczcie, ile razy ona jest powtarzana, przez kogo jest powtarzana i czy ona była powtarzana już, nie wiem, 3 lata temu i temat jest odgrzewany, czy to dopiero się pojawiło. Nie zajmuję linii, czekam na krótką historię o Ghostwriterze. Pozdrawiam. Dzięki. I was, i czat. Dzięki. O co chodzi z Ghostwriterem? No to jest ta grupa, która jest odpowiedzialna za ataki na skrzynki polityków między innymi, więc mamy wstrząsaną infosferę, próby przynajmniej są takie, żeby w jakiś sposób wpływać na to, o czym się w Polsce mówi. Swoją drogą myślę, że ludzie pracujący w NASK-u łapią się za głowę, jak się dowiadują, że rządzący korzystają z prywatnych skrzynek. Znaczy, ja mogę zagrać w tym wypadku jedynie w pomidora. Dobra gra. Fakty są takie, że... Możesz też się złapać za głowę. Powiedziałem, że łapiecie się za głowę, więc możesz się złapać. Mogę, natomiast fakty są takie, że wydaje mi się, że w tej sytuacji też dużo ta sytuacja wielu osobom wiele rzeczy uświadomiła, bo to też nie jest tak, że tylko chodzi o jedną stronę politycznego sporu, tylko dotyka absolutnie wszystkich. No, to, że akurat teraz są takie maile, a nie inne, jakoś tam manipulowane czy wrzucane w oryginale, to jest jedna rzecz, natomiast to, kto został trafiony tą kampanią, to jest już całkowicie inna kwestia. Więc trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że no to są jednak owoce zatrutego drzewa, więc powinniśmy jednak z bardzo dużą dozą dystansu podchodzić do wszystkich rewelacji, które są tam upowszechniane. I zgadzam się przede wszystkim co do tego, że w Polsce jest niska świadomość co do tego, jak się zabezpieczać, czyli na przykład mało kto pamięta, że należy zweryfikować, czy jest weryfikacja dwuetapowa i to, że nam tam przeglądarka krzyczy, że nasze hasło zostało skompromitowane, no to też nie oznacza, że możemy sobie to puścić mimo oczu i dalej używać kotek 1, 2, 3 we wszystkich naszych hasłach. Więc warto przede wszystkim też skorzystać z tej kampanii, którą prowadzi NASK w postaci tego, jak tworzyć silne hasła, czyli na przykład wymyślić jakiś, nie wiem, jeden czarny kubek z gwiazdką, to jest już fajne hasło, które prosto zapamiętać, bo my czegoś używamy na przykład w życiu codziennym i to jest fajny hint do tego, żeby dobrze zabezpieczyć swoją skrzynkę, bo to jest na tyle długie hasło, że będzie trudne do złamania, a na tyle skomplikowane, ale proste do zapamiętania, że będziemy o tym wiedzieli. Tych pomysłów na to, jak te bezpieczne hasła tworzyć w naszej kampanii, możecie znaleźć na cert.pl wiele tego typu pomysłów. Natomiast jeżeli chodzi o te hinty, bo tu
tutaj to też się przewijało i faktycznie powinniśmy troszeczkę też o tym temacie porozmawiać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to porcjowanie tych zdjęć, no to można też użyć takiego podzielenia na mniejsze kawałki, żeby dowiedzieć się, przybliżyć, czy zobaczyć, czy tam nie ma jakichś dodatkowych pikseli, jakichś artefaktów z innego zdjęcia. No to jest też fotoforenzis, który nam pomaga też w takich działaniach. Możemy na przykład za pomocą botometra sprawdzić, czy nasz ruch na koncie jest w jakiś sposób przypominający bota, trolla, czy wzbudza jakieś wątpliwości tego algorytmu. Oprócz PMI jest jeszcze TinEye, czyli też można wstecznie wyszukiwać te zdjęcia i je weryfikować, nie tylko tak jak tutaj kolega wspomniał, tymi tematami z wyszukiwarki Google. No i warto też korzystać z czegoś takiego jak Wayback Machine, czyli takiego archiwum internetu. No, Wayback Machine pozwala nam zobaczyć na przykład jak wyglądała strona kanału sportowego w 2021 roku, bo można na przykład dzięki temu zobaczyć, że nie wiem, zajmowali się cały czas, jakiś portal zajmował się cały czas wrzucaniem treści z kartotek policyjnych, bo to prosto sobie taki wymyślić bota, który ściąga na przykład treści do lokalnego portalu, nagle zaczyna się zajmować jakimiś, nie wiem, sprawami związanymi z uchodźcami. Także tutaj jakby odpowiadając na te dwa pytania, te hinty jakby darmowe, no i oczywiście, tak jak mówiłem, wpisywanie tej frazy w przeglądarkę, czy Facebooka, czy Twittera, to mówiłem w sumie na samym początku naszego spotkania, to też jest najprostsza, ale najlepsza metoda. Bo często jest tak, że nie zadają sobie zbyt wiele trudu ci, którzy próbują nas zdezinformować i oni po prostu, to samo zdanie jest praktycznie jeden do jednego wpisane. Czasami się zdarza tak, że ta fraza jest opatrzona innym zdaniem, ale jedno zdanie jest tak naprawdę non-stop pojawiającym się. Telefon, halo? Halo, cześć. Dobry wieczór. Cześć. Z tej strony Szymon z Gdańska. Hej. I mam do panów takie pytanie, bo rozumiem, że teraz obecność ludzi z maska w porankach, jak i teraz, wynika z jakiejś kampanii społecznej prowadzonej przez nas, jeżeli chodzi właśnie o oszustów internetowych, tak informacje jakby. Tak, no powiedzieliśmy o tym na początku programu. Jest. No właśnie, jasne. I czy na przykład właśnie, czy kanał sportowy przedstawia jakieś informacje właśnie na temat tego, jak dostał jakby możliwość przedstawienia tej kampanii społecznej w mediach? W sensie, teraz nie rozumiem. Czy jakieś postępowanie publiczne, przetarg, czy na przykład z wolnej stopy? Czy to jest pro bono jakby działalność? Aha, dlaczego akurat u nas jest taka kampania? Tak, no, ta kampania jest chyba bardzo szeroka w różnych mediach. Widziałem w radiu, w telewizjach, wszędzie ona występuje. Nie stawaliśmy do żadnego przetargu. Dobra, rozumiem, dobra. Ale rozumiem jakby, że w sensie nie jest to działalność pro bono też, jeżeli o to chodzi. Słucham? Nie jest to działalność pro bono. Nie jest to działalność pro bono. Udostępnienie swojej anteny. Dobra, no okej. Okay. To tylko to chciałem wiedzieć. A druga sprawa, żeby jeszcze też uświadomić panu z Nawka, że jakby polityką jest wszystko, no to teraz jakby też można tak sobie troszeczkę zinterpretować, że to, co pan mówił na przykład odnośnie dezinformacji ze strony ukraińskiej, to można by też tak troszeczkę powiedzieć, że na przykład też już przez ostatni miesiąc słychać, że strona rządowa troszeczkę narrację zmieniła w stosunku do strony ukraińskiej, bo po prostu z sondaży im wyszło, że po prostu, żeby troszeczkę słupki im się ruszyły, to trzeba na przykład odbijać wyborców Konfederacji i trzeba zaostrzyć swój język, więc no niestety, tak to jest, że wszystko niestety jest polityką i takie na przykład wystąpienie pana też można zinterpretować, że to jest przedstawienie przez rządową agencję tego, że powiedzmy coś tam strona ukraińska nam jakieś tam krzywdy nam robić, jakąś propagandę nam sączy, powiedzmy. No i to w sumie tylko na tyle, żebyśmy nie zapominali po prostu, że no niestety wszystko, co wokół nas się dzieje, jest polityką. Dziękujemy. Cóż powiedzieć, znaczy ja nie mam zamiaru tutaj wchodzić w polemikę, dlatego że nie prostuję czyichś opinii. No, taka opinia, nie zgadzam się z nią w 100% i tyle mogę powiedzieć. No, jest po prostu opinią, która ma mało wspólnego z rzeczywistością dla mnie. Powiedz mi, czy NASK, dbając poniekąd o nasze bezpieczeństwo w sieci, nie powinien przeszkolić naszych polityków?
I to robi, jeżeli chodzi o te kwestie właśnie związane... To chyba wyjątkowo toporni uczniowie w takim razie, odporni na wiedzę. Znaczy, ja myślę, że cały czas niestety schodzimy do tego, że jest pewna sfera spraw, która będzie tą polityką i będzie tą strefą zgniotu, a nie mamy wyszczególnionych rzeczy, które powinny nas łączyć tak strategicznie. Mhm. I inne państwa jakoś już były w stanie to przejść i są takie miejsca, które zajmują się komunikowaniem strategicznym, czyli komunikowaniem do społeczeństwa z szerszej, powiedzmy, jakimś szerszym pomysłem, nie tylko do naszego wewnętrznie społeczeństwa, ale również międzynarodowo. I my na tym tracimy. Nie? Kiedyś wydaje mi się, że kiedyś, mówię, w dwudziestoleciu międzywojennym na przykład potrafili nasi politycy stanąć i na przykład coś zrobić wspólnie, mimo że się ze sobą niesamowicie nie zgadzali na co dzień, to nie wiem, kiedy stali w obliczu nawały bolszewickiej, potrafili powołać rząd jedności narodowej i zrobić coś wspólnie. I u nas tego niestety gdzieś tam tej świadomości nam trochę brakuje, że robienie polityki czasami bywa krótkowzroczne przy dużych tematach. Jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli słyszę polityka X czy Y, który już powątpiewa, czy te wybory będą legalne. Jeżeli słyszę polityka, który podważa... Dobrze, ale może mieć polityk wątpliwości, czy będą legalne, czy nie. Tak, no, ale to może też tak zakomunikować, żebyśmy dyskutowali na tym, jak coś poprawić, a nie żeby od razu stwierdzać, że mamy, że pływamy bez majtek. Bo to są jednak dwie różnice, jest jednak różnica. Ale to działa w obie strony. No też, oczywiście. Też przecież jest straszenie opozycją tak samo. Dlatego mówię, że tutaj nie ma niewinnych. Zaznaczam cały czas, że tutaj nie ma absolutnie niewinnych. Generalnie musimy mieć świadomość, że politycy wyłącznie dezinformują. A jeśli szukamy informacji, to chyba gdzie indziej. To jest już odważna teza. Bo zbyt odważna? Myślę, że tak. Myślę, że no to w kampanii wyborczej dezinformują. I w tą uliczkę się nie dam wciągnąć. Serio. No w sensie ja nie chcę, już widać, że nasi słuchacze też nie do końca jakby chcą o tej polityce tyle słuchać, więc ja to uszanuję. I w ten... Ale piękny wybieg, dobrze. Czemu wybieg? Znaczy, mnie się osobiście wydaje, że w momencie, kiedy próbujemy tą rozmowę właśnie wrzucić w te etapy polaryzacyjne, czy to dychotomię TVN, TVP, czy politykę PO-PiS, to my właśnie wtedy gramy wedle tego napisanego cyrylicą scenariusza. To znaczy, dyskutujemy o rzeczach, o formie, a nie dyskutujemy o treści, bo my cały czas dyskutujemy o formie. I na koniec taka inicjatywa, na przykład, nie wiem, jak bezpiecznedane.gov.pl, nie ma o tym dyskusji, bo tam możesz sprawdzić, czy twoje dane wyciekły na przykład w jakiejś sferze i nie słyszę nagle, żeby to było obiektem jakiś atak z obu stron. Po prostu to dla niektórych nie jest sexy, bo to jest taki temat bezpieczniacki typowo i o tym się w ogóle nie mówi. Dzisiaj mówimy o kampanii NASK-u, to jest mega ważna kampania. Używanie odpowiednich haseł, nie dawanie się dezinformacji, a emocje i tak się gdzieś obok pojawiają, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że tamten mówi, że tamto są źli albo ci są źli. Nie? I tak naprawdę wtedy unika sens całej tej rozmowy. My uciekamy w te polaryzacje, które są nam proponowane zewnętrznie, a ucieka nam gdzieś, te drzewa nam zasłaniają las. My nie widzimy całego sensu tej zabawy, to znaczy, że wszystkie spory, bo Rosjanie na przykład świetnie potrafią grać na dwóch fortepianach i oni idealnie potrafią i po prawej i po lewej stronie te skrajne emocje podburzać, żeby ludzie się jeszcze bardziej na siebie rzucali. Bo to jest ich cel tak naprawdę, bo takie spolaryzowane społeczeństwo po prostu sobie nie ufa. I dzisiaj zapowiadając nasze spotkanie, rzuciłeś, że będzie o czym gadać podczas zbliżających się świąt, czy chociażby przy okazji wszystkich świętych, które będzie w listopadzie. Ale to tak naprawdę jest klucz problemu, że my się potrafimy już dzisiaj kłócić na noże na temat tego, co wygadują politycy bardzo często, więc my powinniśmy ten filtr dla własnego dobra włączyć. I to jest nie tylko kwestia polityczna, to jest też kwestia biznesu. I każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, ile razy czytał jakieś treści mające zdyskredytować jakąś, na przykład, nie wiem, jakiś telekom albo inny biznes, tak? I czy zweryfikował kiedyś, czy ta historia opisana w komentarzu jest prawdziwa? Bo mechanika jest dokładnie ta sama. I to, co ja dzisiaj mówię na temat dezinformacji na tym dużym poziomie politycznym, można spokojnie aplikować do pani, która ma urojenia na temat swojego stanu
bycia albo ma jakiś pomysł na siebie. Możemy mówić o jakimś bardziej profesjonalnym biznesie, który po prostu chce się lepiej wypozycjonować i inwestuje kupę pieniędzy, żeby jakieś persony w internecie mówiły dobrze o tym, o tej marce, a równie dobrze może kogoś chcieć zniszczyć. To jest dokładnie ten sam mechanizm i tutaj nie ma podziału na to, czy to mnie dotyka na poziomie politycznym, czy na poziomie, jaki ja wybiorę napój w sklepie, albo co oglądam. Dobrze, zaprośmy naszego widza do dyskusji. Halo? Halo, halo. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Witamy. Tak, cześć. Cześć. Z tej strony Sebastian z Wrocławia. Najpierw pytanko do Stana. Jedno. Nie tak dawno Marcin Harecki wygrał World Series of Poker, jeden z eventów. Masz zamiar może zaprosić go na jeden z hate parków? Może takie plany? Wiesz co? Powiem tak, myślałem o tym. Ale też ostatnio mnie polskie służby capnęły za jakiś artykuł sprzed lat, gdzie w tle za zdjęciem Wiktora Malinowskiego była nazwa jakiegoś pokerumu, gdy on wygrał turniej. I tak mnie brutalnie naliczyli, że trochę mi przeszła ochota. Ale tak, to jest ciekawy pomysł. Zresztą myślę, że trzeba też Marcina by zaprosić do naszego grania w pokera. On raz był naszym gościem, nie wiem, czy widziałeś ten odcinek. Tak, oczywiście. Ograliśmy go brutalnie, odpadł jako pierwszy. Na platformie kanału sportowego są dostępne odcinki naszego pokera. Myślę, że tak. Myślę, że trzeba będzie spróbować się z nim spotkać. Nie wiem, czy akurat w Hyde Parku, czy w innym programie, ale coś chyba zrobimy. Okej, okay, a teraz pytanko do gościa odnośnie kwestii, która teraz się poruszyła, mianowicie kredytu 2%. Już dosłownie ruszył nie tak dawno, a już rozpoczęły się akcje tutaj cyberataki odnośnie tego kredytu. Już na jednym z kanałów na YouTube pojawił się film, gdzie ktoś dał znać, że już na OLX-ie bodajże no działają po prostu oszuści, którzy próbują oszukiwać ludzi na kredyt, tak? Typu sprzedaję mieszkanie, mam mieszkanie do sprzedaż za niską cenę, oczywiście ludzie już powoli dają się oszukiwać. Czy macie jakiś, nie wiem, system, jakieś plany, jak temu zaradzić ewentualnie? No to chyba tyle z mojej strony. Dzięki. Z kredytem 2% też jest świetne w ogóle, to dziękuję za to pytanie, jest świetny w ogóle wątek do dyskusji. Ludzie, którzy brali kiedykolwiek kredyt hipoteczny w Polsce, wiedzą, co trzeba zrobić. Mnie to przypominało, jak ja przechodziłem ten proces, przypominało mi to takie sadystyczną zabawę z drugim człowiekiem. No to może, panie Mateuszu, teraz na jednej ręce pan stanie, a może teraz na głowie. Jakby liczba rzeczy, które trzeba przedstawić przy okazji otrzymania kredytu hipotecznego, całkowicie wyklucza kwestie związane z jakimiś fraudami. Znaczy, może całkowicie to nie, bo zdarzają się magicy, którzy i to potrafią zrobić, ale nie wyobrażam sobie Ukraińca na przykład, który próbuje na tym zbić kapitał, bo to był jeden z wątków, że kredyt 2% to jest tak naprawdę dla Ukraińców ważny temat. To jest totalną w ogóle aberracją i to zresztą też z tego, co wiem, chyba minister odpowiedzialny za to też zdementował bardzo eleganckim wpisem, czy tam filmikiem na swoich mediach społecznościowych, więc da się to prosto rozbroić. Natomiast o tych oszustwach na kredyt, no to z tym jest taki problem, że to są takie oszustwa jak na inwestycje, czy na całkowicie, nie wiem, ostatnio widziałem na Macieja Kurzajewskiego taką kampanię w Mecie była, w serwisach Mety, czyli na Facebooku i na Instagramie, że wklejone jakieś tam chipfake'iem, czyli bardzo tak by było widać, że to jest wklejone, ale twarz Macieja Kurzajewskiego jakoby miał zostać zatrzymany przez policję i po kliknięciu w tego okazywało się nagle, że nie wiem, że można kupić właśnie te przecenione buty Gucci, że można za 30 zł je wyciągnąć. I to są tego samego typu niestety mechanizmy. I co jest ważne, tutaj jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie z Metą i w takich sytuacjach, jeżeli my widzimy jakiegokolwiek przypadki skamu, no to tu jest jeszcze taki CESIR, to jest jakby zespół reagujący, bo jest ich więcej. Centralny CESIR jest w NASK, natomiast są też CESIRty sektorowe. Jeden z nich jest w KNF, to
jak sama nazwa wskazuje, Komisja Nadzoru Finansowego, więc chodzi o fraudy związane z przestępstwami, jakimiś wyłudzeniami finansowymi. I to tam się z nimi komunikujemy, żeby razem z nimi takie paczki tych szkodliwych reklam na przykład przesyłać, żeby je usuwać z tych serwisów społecznościowych. Więc tutaj, jeżeli chodzi o cyberzabezpieczenie Polski, to my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo są przede wszystkim bardzo wysoce wyspecjalizowani ludzie, którzy za to odpowiadają na każdym tak naprawdę odcinku, tak tym twardym, jak właśnie skam, wyłudzanie haseł, utrata kont, jak i na tym miękkim, jak na przykład dezinformacja czy edukowanie o sytuacji, jak w ogóle konsumują dzieci na przykład, czyli nastolatki, jak konsumują treści w internecie. A kiedy dzisiaj ktoś się podszywa pod bank, pod firmę kurierską, wysyła te SMS-y, da się go realnie namierzyć, czy trzeba to po prostu wyłączać i dalej nie wiecie, kto za tym stoi? Znaczy, to zależy od sytuacji, bo warto pamiętać o tym, że NASK nie jest od ścigania przestępstw. My jesteśmy od tego, żeby ściągnąć tą treść. Czyli my robimy wszystko, żeby jak najszybciej ta szkodliwa treść przestała się pokazywać w internecie. Natomiast ściganiem tego zajmuje się policja przede wszystkim. Można pewne rzeczy na przykład do UOKiK-u zgłaszać, jak na przykład te klapki, o których mówiłem. No to jest dziś, to jest kwestia UOKiK-u. Natomiast naszą sferą zainteresowania jest usunięcie tej treści. Dlatego my nie jesteśmy odpowiedzialni za ten element penalizujący, powiedzmy, za to zjawisko. My możemy dostarczyć wszelkich danych, jakie zbierzemy na ten temat, no bo przecież reklama w Google czy na Facebooku też nie jest anonimowa, to kupują najczęściej jakieś firmy. Natomiast to są bardzo często firmy krzaki, bo tu mówimy o tysiącach prób w roku, czyli kilkudziennie tak naprawdę, 10-20 dziennie prób takich szkodliwych reklam. I to jest, no trzeba sobie uczciwie powiedzieć, no dzisiaj jest to walka z wiatrakami. No my staramy się chronić to, co wyjdzie. Natomiast nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, żeby to nie wychodziło, bo dzisiaj oni robią klapki Gucci czy tam przekręt na Macieja Kurzajewskiego, a jutro będą się zajmowali, nie wiem, energetykami, a wcześniej było na przykład przekop Mierzei Wiślanej. Wszystko zależy, co jest akurat dzisiaj trendy. Teraz przy wyborach w ogóle często widać na przykład reklamy kontekstowe, że jeden polityk partii X mówi, że ta druga jednak ma rację. I wtedy się klika, żeby zobaczyć. Nagle się okazuje, że można sobie kupić kryptowalutę. To są tego typu tematy. Dosyć prymitywne zresztą, ale działa. No dobrze. Kolejny telefon. Halo? Halo? No, halo, halo. Cześć. Krzysztof, po pierwsze, to z góry chciałem ci bardzo, ale to bardzo podziękować, bo jesteś jedyną osobą, która powinna się uważać tak, jak znasz Monikę Laskowską, prawda? Mhm. Znaczy, no wiem o jej istnieniu. Biła się chyba. Najlepsza polska dziennikarka tak zwana, nie? Mhm. Która nigdy nie była przygotowana do wywiadów. A ty jako jedyny człowiek w Polsce, tak uważam na chwilę obecną, jedna persona, która weszła de facto w świat dziennikarski i rozwiązała pewne sytuacje, gdzie, no nie bójmy się tego użyć słowa, telewizje polskie, TVN, TVP. A nie, no muszę ci przerwać, bo to jakby dużo za daleko poszedłeś. W Polsce jest bardzo wielu dobrych dziennikarzy. Ja zająłem się jakąś tak naprawdę w skali Polski nieistotną aktoreczką, która oczywiście pokazuje, można na tym zbudować pewną historię, pokazać, gdzie są zagrożenia, co nie działa i tak dalej, ale nie róbmy z tego jakiegoś nadzwyczajnego dziennikarstwa, bo to jest zupełnie nie ta skala, wydaje mi się. No dobrze, no ale dlaczego ty potrafiłeś przedstawić świat realny, a inni nie potrafili? Więc bo mi się chciało akurat w tym temacie, bo jestem upierdliwy, bo mam środki, żeby to zrobić, bo mi się nudzi czasami, bo lubię sobie robić rzeczy, które mi sprawiają satysfakcję, bo nie muszę gonić i robić 6 rzeczy naraz, ale wciąż są naprawdę w tym kraju osoby, które zajmują się ode mnie poważniejszymi sprawami. Oczywiście jak najbardziej, no bo są rzeczy, które są jakby nie przedstawione faktycznie przez telewizję i tak dalej, gdzie poniekąd można na przykład tutaj powiedzieć o Zbigniewie Stonodze.
który dość, no też wyciąga niektóre brudy, o których się też nie publikuje, które są jeszcze inne media i też nie publikują, prawda? No nie jestem jakby fanem działalności pana Stonogi, no ale spoko, jakby okej, przyjmuję. No znaczy chodzi mi o po prostu o sens działania, że po prostu nie wyciągają rzeczy, które, znaczy o, media nie publikują rzeczy, które faktycznie są, a publikują to tak jakby, żeby dla ludzi było to, co mają usłyszeć, jakby nie było. Mamy media plemienne raczej. I mało tego, plemienne media dla znaczy ku uciesze plemion. Nikt nie chce wychodzić poza swoją bańkę. Gdybyś dzisiaj nagle w Gazecie Wyborczej zaczął atakować Tuska, a w polityce atakować Kaczyńskiego, to nagle ci ludzie by się poczuli zdradzeni, by sobie poszli do jeszcze innego medium, bo oni nie chcą dostać informacji rzetelnej, tylko chcą dostać informacji zgodnej z własnym światopoglądem. Oni idą jak na mecz piłkarski. Nie chcą, żeby nagle mecz, na który oni idą, okazał się nie meczem Legii Warszawa, tylko Widzewa Łódź, bo oni idą na mecz Legii Warszawa. Ja pamiętam takie czasy, kiedy polityka potrafiła pisać wstępniaki, które chwaliły na przykład politykę socjalną rządów bardziej prawicowych. Okay. Więc kiedyś się dało, a teraz być się już może, nie da. Być może kiedyś się dało, tak. Ale przepraszam, przerwałem się. No, no. A jeszcze mam jedno pytanie tutaj do twojego gościa. Bo tak rozmawiacie trochę o polityce i mam jedno takie pytanie, bo tak z tego, co ostatnio widać, tak w mediach oczywiście publikowanych, o, że atak Białorusi lekki tam był. A dlaczego Litwa śmieje się z nas, że to jest wszystko medialne i żebyśmy sami w to nie wierzyli? Nie wiem, nie znam takiego źródła, musiałbym się dowiedzieć, skąd ma pan takie informacje. Na internecie jest. Słucham? Na internecie jest dostępne ogólnie. Ale no, musiałbym zobaczyć, skąd to tak naprawdę jest to źródło nie jest faktyczne. W polskim języku, to na pewno. Ale to mi nie przeszkadza akurat, że nie jest po polsku, to się da zweryfikować. Natomiast żeby móc się wypowiedzieć, i to jest fajny przykład, żeby móc się wypowiedzieć dobrze na ten temat i wyrobić sobie opinię, ja bym na przykład szukał teraz, kto to powiedział, kiedy to powiedział i w jakich okolicznościach to powiedział. I co miał na myśli tak naprawdę, bo może być tak, że jeżeli to jest źródło nie po polsku, jak do mnie mam, pan też korzystał z jakiegoś translatora, prawdopodobnie. Litwińskie media, z tego co chyba kojarzę, albo litwińskie media nieoficjalne, czyli bardziej wiadomości YouTube'owe, które więcej przekazują. No i właśnie, teraz to więcej przekazują, to jest właśnie przykład tego, w jaki sposób łatwo popaść w tę bańkę wierzenia w informacje z drugiego obiegu albo funkcjonujące w drugim obiegu. I tutaj oczywiście, ja żeby pan też wiedział, ja oczywiście szanuję źródła, z których pan korzysta, natomiast musiałbym się im przyjrzeć, żeby móc wyrobić sobie opinię i też radziłbym panu, żeby sobie pan też takie rzeczy weryfikował, bo ten, jak pan powiedział, rozszerzony obieg na YouTubie, on bywa zdradliwy, bo są też na YouTubie na przykład ludzie, którzy są zwyczajnymi atencjuszami i próbują na przykład budować na jakiejś kontrowersyjnej, bezpiecznie sformułowanej tezie, próbują wyrabiać czyjeś opinie. I tutaj w sumie cały program o tym, żeśmy rozmawiali, że jakby ja się zgadzam, że jakiś tam element medialności na przykład w relacji z tego przekroczenia bądź nie, bo to też jest kwestia w różnych mediach różnie prezentowana, tej granicy przez te śmigłowce, to tak naprawdę finalnie trzeba się zastanowić nad tym, co strona na przykład białoruska mogła na tym wygrać, co strona litewska chciała na tym ugrać, jeżeli tak było oczywiście, bo pan mówi, że się śmieje, ja tego nie jestem w stanie dzisiaj potwierdzić. I dopiero z tego trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, bo na to nakłada się jakaś tam polsko-polska wojna, na to nakładają się też jakieś relacje z naszymi sojusznikami, Litwinami, którzy pewnie też mogą chcieć na przykład pokazać swojemu społeczeństwu siebie w jakiś inny korzystniejszy dla siebie
sposób. I to wszystko trzeba właśnie rozumieć, te konteksty trzeba próbować dostrzegać, zastanawiać się, kto jaki ma cel w tym, co prezentuje. I to, co teraz żeśmy wspólnie zrobili, odpowiadając na pana pytanie, jest idealnym wstępem w ogóle do tego, jak weryfikować treści. Należałoby pierw sprawdzić tak naprawdę, co ci Litwini tak naprawdę napisali i gdzie, i w jakim kontekście, i od tego zacząć całą zabawę. Jasne, jak najbardziej, tylko wie pan co, bo chodzi mi o to, że ja bardziej, więcej śledzę media takie YouTube'owe, ponieważ... A co to są media YouTube'owe? No kanały, które mają treści stricte wiadomości. Czyli jakie? No wiadomości, no na przykład z kraju, ze świata. No i skąd one czerpią źródła? Jakie są źródła tych wiadomości? Czy tam się wypowiadają jacyś ludzie, czy tam są jakieś dokumenty, do których można znaleźć na przykład odniesienie? Bo to są ważne pytania, które warto tutaj przy tej okazji zadać. Nawet jest taki kanał człowieka z Rosji, który uciekł do Polski i on daje filmiki na przykład z Rosji, które Rosja publikuje w swoich na przykład mediach społecznościowych, to znaczy mediach takich jak TVP, czyli stricte politycznych, i zamieszcza treści i on się do tego odnosi poprzez ludzi, którzy na przykład chodzą po Rosji, mają swoje kanały YouTube'owe, zadają ludziom pytanie i zupełnie coś innego jest to, co jest w telewizji, czyli tak TVP. TVP mówi jedno, ludzie mówią drugie. Na przykład jak Super Express. W TVP mówią, że jest wszystko okej, w Super Expressie na przykład mówią, że nie jest okej. I to jest dokładnie taki sam przykład. Ja to śledzę mniej więcej. No i z tego właśnie wnioskuję. Nie jestem pewien na 100%, czy to było w telewizji, czy to było w radiu, odnośnie tego, co powiedziałem na starcie, że właśnie Litwa śmiała się z tego, że polski rząd za bardzo poszedł z tym odnośnie tym, jeśli chodzi o ten atak, przekroczenie granicy białoruskiej na stronę polską. To było tylko i właśnie pod kątem, że tak powiem, medialnym, żeby jakby PiS rząd wiedział, nie wiedział, tylko nie żądał, tylko jak najbardziej się medialnie odniósł od tego, że oni zauważyli. No a to Litwa skwitowała, że... Znaczy, wie pan, ja jak pana słucham... Dziękujemy bardzo. Ja trochę mam wrażenie, że pan jest idealnym kandydatem na bycie dezinformowanym. Też mi się taka żółta lampka ostrzegawcza niestety słuchając zapaliła. Warto by było zobaczyć źródła realnie, z których on korzystał, nasz słuchacz, widz, w zależności jak to konsumuje tę treść, ale no słychać było jednak przyjęcie pewnego stanowiska już a priori, tak? Więc to było pewnie w jakiś sposób zbańkowane, czyli dotarliśmy do słuchacza, który pozyskuje z takiego niesprawdzonego raczej źródła, bo tak to brzmiało treść. I na tej bazie widzieliśmy, słyszeliśmy, że można sobie wyrobić dosyć sztywną opinię. I teraz korzystanie z tego typu kanałów to nie jest jeszcze zbrodnia żadna. Każdy może korzystać z czego chce. Ale mogą być legitne, jak to dokładnie mówi, tak, tylko jakby przyjmowanie od razu tej treści, nie konfrontowanie jej jeszcze dalej, to tu się zaczyna całe pole do niebezpieczeństwa. Bo idę o zakład, że ten pan jakby tą wiedzą również epatuje w towarzystwie. Bo jeżeli nie ma problemu z tym, żeby zadzwonić tutaj do nas, ja się bardzo cieszę, że ten telefon nastał, bo mieliśmy teraz okazję jakby zobaczyć anatomię tego, jak warto pytać o chociażby o kwestie źródeł w takich dyskusjach domowych, bo bardzo często ci ludzie się nawet nie zastanawiają niestety nad tym, kto za tym realnie stoi, tylko usłyszał pan, że ktoś się śmiał, zinternalizował tę wiadomość i on już ją rozprowadza. I to jest tak zwane pudło rezonansowe, jeżeli mówimy oczywiście, że tutaj mówimy o dezinformacji. Generalnie sądy uliczne, nie mówię akurat teraz o mojej sądzie na ulicach Mumbaju, ale generalnie sądy uliczne to jest świetny motyw do dezinformowania, bo jeśli tym odpowiednio pokierujesz, jeśli tak pomontujesz odpowiedzi, to możesz osiągnąć dowolny cel.
Wiesz, ja jak oglądałem widzimy efekty, w telewizjach. Już słyszałem te komentarze, właściwie wyczytałem je oczyma wyobraźni. O, pewnie stanął, robił do skutku, aż będzie mu starczyło próby, żeby się zgadzała z tezą. I dlatego szczerze, zaproponowałem tamtej pani, że może ktoś od niej nadzorować tą sondę. Od początku to powiedziałem, żeby nie było takich zarzutów. Wiesz, ale no, nie uciekniesz od tego. Nie, nie? Ucieknę, w sensie, oczywiście, ale, jak masz na ale przykład... faktem jest, że sonda uliczna jest dzisiaj bezwartościowa. No widzimy, że widzieliśmy, że TVP pod aktorów brało, żeby w takich sądzie występowali, więc jest to nagminne z obu stron też. Znaczy, ja uważam, że... Aktorów to może nie przesadziłem. Niestety, jeżeli znowu wracamy do tej światotwórczej roli mediów, to tych ról jest dużo więcej do zagrania, bo wystarczy odpowiednio przyciąć materiał i on już będzie miał jakiś kontekst. No tak. Odbierzmy sobie przedostatni dzisiaj telefon. Halo, kto jest z nami? Halo. Tak, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Jestem zaszczycona, że przedostatni. Próbowałam się dodzwonić, ale niestety no, zajęło mi to 2 godziny. O kurczę. Tak, pozdrowienia w ogóle z daleka. Nie będę mówić, że z Kan. Panie Krzysztofie, po prostu jest pan moim idolem. Nigdy nie miałam idola, nigdy nie miałam, przepraszam za polski język, bo już zapomniałam, nigdy nie miałam żadnego, jakby to nazwać, takiego guru. To po prostu jest pan niesamowity. Jak na dobranoc słucham audycji, która po prostu już ma prawie 6 milionów wyświetleń. I po prostu budzę i po prostu nie mogę ze śmiechu. Chciałam podziękować serdecznie i naprawdę... Proszę pani, to jeśli Tomasz Hajto będzie mnie ścigał w Polsce, to ja ucieknę do pani i będę u pani w piwnicy się chował przed nim. Proszę pana, panna, jestem panną. O, to no może nie w piwnicy, może w salonie. Och, w salonie, to tak brzmi, przez dwa o. Jest pan naprawdę, że tak pan kochany, przemiły i dziękuję. Naprawdę powiem panu, że no niesamowita praca, naprawdę dziękuję, prawda. Także, dziękuję, no, bardzo miłe słowa. Nie wiem, co mam powiedzieć, no po prostu szapoba, po prostu robota niesamowita, reszta tych kocmałuchów za przeproszeniem, wie pan. Także proszę jeszcze coś ciekawego zrobić. Mam dużo ciekawych też tematów. Ma pan mój numer, także proszę dzwonić. Po prostu głowa boli. Dobrze, reżyserka, proszę zapisać ten numer. A które wybrzeże Stanów? A nie, Niemcownia. Krzysztofie, kochany, Niemcownia. Ale zrozumiałem, że ze Stanów na początku, a pani z Niemiec dzwoni. Nie, panna. Panna, ja no mówiłam, tak. Ja mówiłam, że skan, no wie pan, trzeba trochę się... A, dobra. Ja tu mam słaby głośniczek niestety. Nie wszystko dziękuję, dobrze niestety słychać. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo za miły telefon, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchajcie, łapki w górę, bo po prostu jest, tak jest. Wyświetleń, a łapek jest cholernie mało. Chcę 1000, to nie tak mało. Nie dzisiaj, generalnie, ale chcę powiedzieć, panie Krzysztofie, że na tych botów było tyle. Siedziałam kiedyś 3 godziny i nie mogłam przejść botów. 3 godziny, stara baba w nocy siedziała. Droga panno, bardzo dziękuję za telefon. Dobra, buziaczki, papa. Pozdrawiam. I ostatni telefon za moment. Trzeba się do nas umieć radzić z takimi telefonami, bo przyjęcie pozytywnych emocji to też jest dużo. Tak? Poradziłem sobie? Myślę, że tak. Ale na początku słyszałem, że ze Stanów, ty też? Nie. Ja słyszałem tylko, że nie skan, nie słyszałem skąd. A, no widzisz. Ja to... Ale faktycznie bywa to też dla widzów ważna informacja, że czasami słabo słychać. No tak. Czat nie może uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Tak wygląda moje życie, drodzy państwo. Halo, kto się do nas zadzwonił? Siemanko. Siema. Cześć. Witaj Stano, witaj Mateuszu. Cześć. Tak przysłuchuję się waszej rozmowie i wiecie co, tak troszeczkę nie mogę zrozumieć, no bo sam Mateusz mówi, że w pewnym momencie, że to jest walka z wiatrakami. Dlaczego tego nie zostawić? Dlaczego wy cały czas próbujecie walczyć? To jest takie moje jedno pytanie. Z tą dezinformacją ogólną, tak? No bo wiadomo, że ona i tak będzie, skoro wy walczycie i tak dalej i to nic nie daje, to po co z tym walczyć? Zostawić to i kto będzie mądry, to będzie mądry, zrozumie to, a kto jest, że tak powiem, ignorantem albo mało rozumny, po prostu przyjmie te wiadomości, będzie rozpowszechniał. No nie wiem, ciężko mi też w sumie po tej drugiej stronie się postawić. No, w sensie takiej, że jak ktoś tam, powiedzmy,
przyjmie te wiadomości jako prawdziwe i będzie je rozpowszechniał, to ciężko też będzie mu to wybić z głowy, prawda? I to w sumie też jest trochę, tak jak mówisz, no walka z wiatrakami. To jest takie jedno pytanie, po co walczyć? A drugie też pytanie mam takie a propos tego COVID-a, bo Mateusz mówił, że wy tak naprawdę walczyliście trochę z dezinformacją, ale na podstawie jakiejś opinii, jakichś ekspertów, ale też nie jesteś w stanie powiedzieć na przykład na jak bardzo głębokim poziomie byliście w stanie zweryfikować tych ekspertów, albo kto potwierdzał ich ewentualną wiarygodność i tak dalej, bo próbuję dążyć do tego, że w dzisiejszych czasach, no niestety, ale wydaje mi się, że honor człowieka i spadł do tego poziomu, że jest w stanie się sprzedać za każde pieniądze. I trochę się boję, że te pieniądze, które są na przykład właśnie w, jakby to powiedzieć, w tym całym biznesie farmakologicznym, są tak ogromne, że są w stanie przykupić każdego i każdą grupę społeczną i wszystkich lekarzy, znaczy może nie wszystkich, bo też nie mogę wrzucać wszystkich do jednego worka, że oni powiedzą to, co oni będą, co od nich będzie ewentualnie wymagał producent jakiegoś leku czy cokolwiek w tym stylu, więc trochę też mówię, no tutaj te pieniążki dla mnie są głównym powodem, że w dzisiejszych czasach niestety, ale nie ma wiarygodnych źródeł informacji, są na tyle wiarygodne, byłyby na tyle wiarygodne, gdybyśmy sami zrobili badania, sami się do nich odnieśli i mieli wtedy czarno na białym przed sobą, aha, zrobiłem to, przebadałem, wyszło tak i tak, no wiadomo, że nie każdy ma, że tak powiem, preferencje do tego i, że tak powiem, umiejętności do tego, żeby coś takiego zrobić, ale wtedy miałby czarno na białym. Natomiast w dzisiejszych czasach te media są dla mnie kompletnie niewiarygodne. Ja w sumie pozostaję po żadnej ze stron, nigdy nie wierzę żadnym mediom. Bardziej kreuję sobie ewentualnie na podstawie tego właśnie, gdzie mogą zagrać duże pieniądze, dużą rolę i gdzie ktoś kreuje się najlepszy biznes w tym momencie i mniej więcej w tej sferze zostaje, tak? Także dzięki, te dwa pytania a propos głębokiej weryfikacji tych ekspertów i ewentualnie to pierwsze już też tak w sumie trochę zagmatwałem, ale pozdrawiam, trzymajcie się. Do dzięki. Dzięki. Turbo ważne pytania, oba zresztą. Zacznę od końca, bo świeższe, czyli od tego wątku weryfikacji w ogóle i tego, co tutaj usłyszeliśmy na temat dużych pieniędzy. Jasne, są w naszym świecie duże pieniądze i duże interesy i temu nie ma jak zaprzeczyć. Natomiast wypatrywanie wszędzie jakiegoś dodatkowego drugiego dna prowadzi nas jednak do sytuacji, w której przestajemy w ogóle wierzyć w cokolwiek i tutaj usłyszeliśmy wręcz expressis verbis, że nie ma już wiary w ogóle w media jako takie i winni jesteśmy w sumie wszyscy my, którzy kreujemy ten, tu bardziej ty niż ja oczywiście, ale którzy kreujemy infosferę, tak? Czyli jeżeli w przestrzeni informacyjnej my jesteśmy nieostrożni i w pewnym momencie tracimy wiarygodność, to tracimy ją już tylko raz. Tak samo jak tobie będą dożywotnio wypominać to, że podałeś, że Bereszyński odchodzi do Benfiki i będzie się to za tobą już... Ej, no zaraz. Sorry. Bez takich, co? Bo ja też parę rzeczy mogę ci wypomnieć. Ja zdaję sobie sprawę, że ja też mam swoje za uszami i to jest pewne, ale zobacz, ile jest w tym długiego, ty byś musiał to długo tłumaczyć, a to się już z tobie przylepiło i koniec. Bereszyński w Benfice, Stanowski i wiesz o co chodzi, nie? I teraz dzisiaj dla części osób ty już tej wiarygodności nie odzyskasz. Część osób ma to gdzieś, bo zrozumiała twoje jakby twoją odpowiedź na tą sprawę, ale już u części nie odrobisz tego tematu. I konsekwentnie są ludzie, którzy się parzyli na kolejnych tematach i całkowicie... Już mają jakby ten temat, powiedzmy, zaufania ekspertowi problematyczny. A ja dalej wierzę, może jestem naiwny, ale ja nie jestem w stanie zweryfikować prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorza Cesaka, który jest członkiem Komisji Europejskiej, która te badania, które dopuszczały na przykład szczepienia, analizował i całe to gremium działa wedle prawideł, które są dla całej Europy jednolite. Więc
po co mają wszystkie laboratoria w Europie powtarzać to samo badanie, które ci sami ludzie po prostu gdzieś zaakceptowali kryteria tego badania. Więc ja wyznaję założenie, że tam, gdzie jest kryzys, to trzeba słuchać eksperta do kryzysu. Więc jeżeli w tym ekspertem jest, jeżeli kryzys dotyczy medycyny, to ja słucham medyków i nie oglądam się na inne źródła informacji. Jak bardzo ktoś próbowałby wykazać interes Pfizera, który na pewno zarobił na tym temacie, miał premię za to, że był w stanie zaproponować rozwiązanie na jakiejś bazie, to od tego nie uciekniemy. Ale o tym też trzeba umieć otwarcie rozmawiać, bo najgorsze, co można zrobić, to tak jak mieliśmy dwóch ostatnich panów telefony, to zacząć ich wykluczać w ogóle z dyskusji i traktować ich jako trendowatych na przykład. To są normalni ludzie, z którymi trzeba rzeczowo porozmawiać bez emocji. No bo trudno dowiedzieć się ludziom, że gdy są często okłamywani, to w pewnym momencie przestają komukolwiek wierzyć. I mnie to nie dziwi. To jest naturalne. Każdy z nas ma tylko jedną wiarygodność. I możemy ją, tak jak pokazałem, jakby dla części osób, jakby te błędy, które popełniamy, czasami nieświadomie, nas już totalnie delegitymizują wobec, w oczach innych. I drugie pytanie, szalenie ważne. Po co walczyć, skoro to walka z wiatrakami? Sorry, ale gdyby nie my, to tego by było dużo więcej. Zwyczajnie. I to jest znowu paralela do szczepionek. Gdybyśmy się nie zaszczepili, dzisiaj mówimy, że są ludzie, którzy mówią, że szczepienia nic nie dały, jakbyśmy przechorowali, to by było tak samo. Można powiedzieć, że jakby nas nie było, to też niby można by było wyznaczyć, że rynek się sam wyreguluje i mądrzy ludzie będą umieli rozróżniać, a ci, którzy nie do końca, to już nie będą potrzebowali i dokonamy selekcji naturalnej. To jest gra dalej warta świeczki. Jeżeli my zrzucimy te kilkanaście reklam, bo to mówiliśmy o reklamach, a nie o dezinformacji, chociaż dezinformacje to jest mniej więcej tam 100 linii, znaczy 100 wątków, kilkadziesiąt, kilkaset linii narracyjnych, no to mówimy dalej o uchronieniu jakiejś części naszego społeczeństwa. To dobrze, to podsumujmy tę dzisiejszą rozmowę. Żeby nie być ofiarą permanentną dezinformacji, to należy selekcjonować źródła informacji. Tak. Być nieufnym wobec źródeł, co do których nie mamy pewności, że są prawdziwe. Zgadza się. I ta nieufność powinna być na wysokim poziomie, tak? Tak. Co jeszcze? Powinniśmy próbować znaleźć intencję, która stoi za tym tekstem, który czytamy. Czyli jeżeli... Dlaczego ktoś karmi daną informację? Dlaczego ta informacja... Czemu ta informacja ma służyć? Mhm. Jaki ona ma odnieść... Bo dzisiaj każda praktycznie informacja krążąca w sieci czemuś służy. Bardziej częściej właśnie są właśnie... O to chodzi, że to już mamy bardzo rzadko do czynienia z czystą informacją, a najczęściej mamy już z opinią, czyli ze zinterpretowaną, przetworzoną jakąś informacją. Ale jednocześnie to, co mówisz, łatwo, bo jeśli będziemy ufać tylko swoim źródłom informacji, to dość łatwo wpadniemy w tą bańkę, o której mówiliśmy. Mhm. Więc jak sprawić, żeby nie wpaść w tą bańkę? Konfrontować źródła między bańkami. Jesteśmy w stanie na pewno znaleźć medium z drugiej strony. I nawet to medium, o którym mówił jeden z naszych widzów, że on ma tam jakieś medium, które na YouTubie podaje tylko weryfikowane informacje. Nie bójmy się w to wchodzić, konfrontujmy te informacje, róbmy to mądrze. Niestety rzeczywistość, której teraz żyjemy, sprawia, że przyjmowanie informacji stało się dość trudnym, w sensie czasochłonnym zajęciem, jeśli nie chcemy być robieni w konia. Ale nie możemy tego robić zawsze, bo wtedy nie będziemy nic innego robić, tylko będziemy weryfikować informacje. No bo chyba też nie o to chodzi w mediach, jeśli jesteś odbiorcą mediów, żeby cały czas sprawdzać, czy każde zdanie jest prawdą, bo dlatego pierwszym krokiem powinno być wyselekcjonowanie ludzi pod kątem tego, co oni mi dają. Tak? Jeżeli ja czytam codziennie, tak naprawdę przez charakter mojej pracy, ja czytam IWP, i Onet, i serwisy jakieś niezależne i tak dalej, wszystko czytam. Więc wiem na przykład, że dziennikarza X nie mogę posądzić o to, że będzie bezstronnie spróbował skomentować coś, co się wydarzyło. Wręcz mogę podejrzewać, w którym kierunku jego analiza pójdzie. Ale znając tą mechanikę, na co go stać, ja jestem w stanie wyznaleźć to, co on mi przekazuje w sposób rzetelny, a gdzie jest jego opinia. Mnie na przykład mój nauczyciel WOS-u z liceum uczył, jak konsumować treści z mediów, którymi się nie zgadzamy. I to jest bardzo ważna umiejętność. Kto jej dzisiaj w szkole uczy?
To jest kłopot. My nie mamy edukacji medialnej. To jest pierwszy krok, jak konsumować w ogóle treść. Żeby nie wyrabiać sobie od razu zdania na bazie tego, co ja przeczytam i już biegnę z widłami w prawo bądź w lewo, bo to nie o to absolutnie chodzi. Trzeba sobie czasami dać czas, żeby przetrawić tą emocję i nie dać się przede wszystkim tego, to jest ten sam mechanizm, który prowokuje nas do tego, żeby kliknąć w tego SMS-a, że brakuje ci 2,44, żebyś mógł odebrać paczkę. To jest to call to action. I ci, którzy dezinformują, próbują jak najbardziej dezinformować, żebyś ty podjął decyzję, zanim pomyślisz. I do tego nie można dopuścić. Ale umówmy się, z całym szacunkiem dla twojej pracy, koleżanka, którą opisałeś dosyć szczegółowo w swoim YouTube'owym filmie, to w przestrzeni, w skali świata nie jest najbardziej istotna rzecz pod słońcem. Nie? I to, że ci się chciało, tak jak odpowiedziałeś, to jest w ogóle super, bo warsztatowo moglibyśmy zrobić w sumie cały ten program o tym, jakie techniki zostały wykorzystane, jakie są wykorzystywane w komunikacji z ludźmi. Ale istotniejsze byłoby, żebyśmy umieli tak zrobić, kiedy na przykład jest ten helikopter się pojawia. I w momencie, kiedy będziemy mieli wybory w październiku czy w listopadzie, żeby w momencie, kiedy gruchnie jakaś totalnie sensacyjna informacja, na przykład w ciszy wyborczej, która będzie nas odstręczała od tego, żeby wyjść i zagłosować, to wtedy powinno nam się włączyć to weryfikowanie źródła i wtedy te 20-40 minut warto na to poświęcić. I jeżeli będziemy nakłaniać ludzi do tego, żeby oni cały czas weryfikowali, to nie uzyskamy w ogóle efektu. Do tej pory kłamstwo, które rozpuściło KGB w Stanach Zjednoczonych na temat tego, że wirus HIV i choroba przez niego wywołana, czyli AIDS, jest spiskiem białych elit w celu depopulacji ciemnoskórych Amerykanów, do tej pory dwucyfrowa liczba osób w to wierzy wśród ciemnoskórych. Więc tego typu efekty tego ciężkiego tematu, jakim jest dezinformacja, one mogą być bardzo długotrwałe i od tego się absolutnie nie uchronimy. Ale musimy w tych krytycznych momentach wywołać w ludziach tą refleksję, żeby się zatrzymali, wzięli 4 głębokie oddechy i zaczęli szukać, czy to jest naprawdę. Na przykład kwestia nożownika z Nowego Światu. Na jakiej bazie został w ogóle okrzyknięty sprawcą tego zdarzenia Ukrainiec? Na bazie tego, że ktoś wpuścił w internecie filmik, na którym nagrywający mówił coś po ukraińsku, a cała reszta poszła już sama. I część ludzi, która czekała na ten element, bo niektórzy wyczekiwali, aż Ukraińcy zrobią coś kryminalnego w Polsce, oni już nie sprawdzili, czy to był Ukraińiec. Oni już proliferowali dalej, czyli rozprzestrzeniali dalej tę treść, byle ona się dalej posunęła w internecie. Bo wreszcie ten wyczekiwany bodziec został przez nich osiągnięty i już oni się nie zastanawiali, czy to był Ukraińiec, czy nie. Oczywiście to nie był Ukraińiec finalnie, to były jakieś... Czyli selekcjonujemy treści i sprawdzamy intencje, z jakimi te treści są podawane. To jest temat rzeka, moglibyśmy rozmawiać o nim i rozmawiać, ale tak się składa, że o 22.30 weszło Polsce na antenie kanału sportowego, a więc magazyn o polskiej ekstraklasie, na który bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj gościem mojego programu był Mateusz Mrozek z NASK. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty.